Dobry wieczór. Sprawdzimy łączność. Czy mnie słychać? Okej, widzę łapkę w górę, że chyba tak. No to super. Cieszę się bardzo. Jeszcze chwilka, jeszcze sekunda i rozpoczynamy. Witam wszystkich. W międzyczasie zaproście znajomych. Dołączcie do tej dzisiejszej audycji z naszą gościnią, na którą czekamy. Zaproszenie już zostało wysłane. Mam nadzieję, że pani Eliza za chwilę się pojawi. O, taki ładny dźwięk, więc to zwiastuje, że za chwilę rozpoczynamy. Już powinniśmy rozpocząć, no ale wiecie, jak to jest z tą techniką. Także cierpliwie jeszcze chwilę poczekajmy. Oczywiście zostawię chwilę czasu na pytania, tak żebyście mogli je zadać, aczkolwiek mamy dzisiaj z tego co wiem tylko i wyłącznie godzinę, więc to bardzo, bardzo mało czasu. Stąd też audycja będzie dosyć dynamiczna, przynajmniej takie założenie jest początkowe. Dobry wieczór. Jedno pytanie na jedno pytanie na zadającego. Po jednym pytaniu na Okej, okay, zadającego i problem rozwiązany. możemy się tak umówić. Tak, jak najbardziej możemy się tak umówić. Także przygotowujcie już teraz te pytania. No, sam jestem ciekawy, w jakim temacie. Ja mam dosłownie kilka pytań, ale postaram się je też skrócić maksymalnie. W takim razie w międzyczasie poproszę wszystkich o udostępnienie audycji, jak również o obserwację na naszych profilach Facebook, YouTube, jak również Twitter, na którym obecnie się znajdujemy. Może pani Eliza poszła do, jak to było? Robię placki. Taka. Może, możliwe. Słyszałem to, że w poprzedniej audycji taki właśnie problem wystąpił, Ale to że nie był, gość. ale nie był problem, Robert. Po prostu gość był głodny, więc poszedł tam, gdzie serwowali placki. Mówię, dobrze, Rozumiem. że ktoś jeszcze nie stworzył, że idę się wykąpać, bo zjadłby, jeszcze poszedł wykąpać się. Nie, no tak, i tutaj jest pewnie jakaś sugestia też do nas, do Radia Rebeliant, może jakiś catering, no nie wiem, no tak myślę. Może czas właśnie coś takiego też zaproponować, no bo to tak na głodnego to ciężko. Nie podpuszczaj, bo mi się zaraz to kojarzy z piwem Mentzena. A nie, to się raczej źle kończy. Zresztą po zdjęciach było widać, jak się skończyło. No, pan Mencen był zmęcony, mocno zmęcony. Mętne było to piwo, to fakt. Ale jak to się mówi, Robię tak? placki, dziękują za darmową reklamę, ale już ich nie ma. To szkoda, może to będzie jakiś taki pokój cykliczny, tak? No to wszystko zależy od tego pierwszego wejścia. To pierwsze wejście było, no, przyznam szczerze, dosyć mocne, więc kto wie, kto wie. Nie, ale bardzo fajnie. Pan marszałek był zadowolony. Przyjęli go tam bardzo kulturalnie, grzecznie, porozmawiał. Spodobało mu się. Zresztą na koniec naszej audycji sam powiedział, że będąc na urlopie,
śmiało możemy, jeżeli będziemy tylko mieli ochotę, kontynuować z nim spotkanie. Także bardzo fajnie. No to tak, to jest zawsze miłe i sympatyczne. Spróbuję się jeszcze raz gdzieś tutaj wrzucić, oczekując na panią Elizę Michalik, na współhosta, żeby było więcej tych mikrofonów. Nie wiem, czy mi się to uda. Twitter zawsze jakieś ostatnie takie psikusy nam robi. No ale spróbujemy. No. Ważne, żeby się nie poddawać. Także walcz. Pani Eliza jest, tylko jako słuchacz w tej chwili. No to ja w takim razie udzielam głosu. Pani Elizie, poprosiłbym o zaakceptowanie tego mikrofonu. I bardzo was wszystkich proszę spokojnie z mikrofonami. Ja na pewno każdemu dam, udzielę głosu, także na spokojnie. A tutaj pani Elizie już udzielam głosu. Wystarczy zaakceptować to nasze zaproszenie albo kliknąć po prostu w mikrofon na dole. Ja wtedy też zobaczę tą prośbę, prośbę o mikrofon, chyba że za dużo nas jest, więc już w tej chwili... To żeby zwolnić ci przynajmniej jeden, to ja już zejdę na słuchacza. Będziesz miał o jeden więcej w takim razie. Dziękuję serdecznie. Dzięki. Dzięki, Artur. No dobrze, mikrofonów mamy już troszeczkę więcej, co mnie bardzo cieszy, ale czekamy jeszcze na naszą gościnę. Pani Eliza, widzę, że już jest, ale jeszcze nie przyjmuje mikrofonu. Ja staram się udzielić tego mikrofonu, wystarczy go zaakceptować, no i będziemy mogli rozpoczynać. No niestety nie widzę tutaj jakby żadnej reakcji, więc jeżeli pani Eliza nas słyszy, to proponuję jakby wyjść z pokoju. Ja zaraz za chwilkę jeszcze raz wyślę to zaproszenie, jeszcze raz wejść i może wtedy uda się nam połączyć i ten mikrofonik przydzielić.
Dobrze, próbujemy jeszcze raz w takim razie. Widzę już panią Elizę, udzielam głosu. I teraz wystarczy zaakceptować i może się uda. No, czasami tak jest, ale warto poczekać. Pani Eliza, gdzieś tutaj mi znika po prostu. O, ale ponowna próba. Pani Eliza, może po prostu pani spróbuje kliknąć. Na samym dole po lewej stronie jest mikrofon. Wystarczy w niego kliknąć. Tak, ja zobaczę wtedy tą prośbę o mikrofon. Może w taki sposób uda nam się połączyć. I mam nadzieję, że to jest telefon komórkowy, nie komputer. Z komputera niestety tego połączenia nie będę mógł udzielić na mikrofon. No tak myślałem. Tak myślałem, to najczęstszy taki przypadek właśnie. Stąd też uskuteczniam zawsze to gadulstwo swoje. Halo, halo. Halo, halo, dobry wieczór. Pani redaktor, witam bardzo serdecznie. Udało się. Aleluja, udało się. No to super, to się bardzo cieszę, więc ja nie przedłużając rozpocznę. Dobry wieczór Państwu, dobry wieczór Pani. Krótko przedstawię, bo taka jest reguła naszego programu. Radio Rebeliant jak zwykle, a dzisiejszą gościnią moją i Państwa jest Eliza Michalik, dziennikarka telewizyjna, radiowa, prasowa. Przypomnę tutaj stację telewizyjną Superstacja i program publicystyczny Nie ma żartów. Od 2019 roku felietonistka między innymi Gazety Wyborczej czy też portalu Na Temat, a od 2020 roku prowadząca audycję na antenie Radia Nowy Świat. I tutaj w tym miejscu ze strony wszystkich słuchaczy oraz całego Radia Rebeliant za pośrednictwem właśnie pani serdeczne życzenia z okazji trzeciego roku działalności radia. Także wszystkiego dobrego i następnych przynajmniej 97. Dziękuję bardzo. Nawet nie wiedziałam, że to już trzecia rocznica. Miło mi bardzo, że pamiętacie. Pamiętamy jak najbardziej, bo słuchamy i lubimy zresztą. No zresztą o mediach dzisiaj trochę porozmawiamy, ale to za chwilę. Kontynuując to krótkie przedstawienie, ja muszę wspomnieć jeszcze o jednej rzeczy, mianowicie o takiej działalności tutaj pani redaktor, mianowicie vlogu na YouTubie, gdzie możemy wysłuchać i odnieść się do szczerych, bezkompromisowych i wnikliwych opinii na każdy temat tak naprawdę. I teraz przejdę już do tych
pytań właściwych. A zatrzymam się na chwilę przy YouTubie, bo ostatni ten odcinek, ostatni po prostu ten materiał, który się pokazał, no był niesamowicie przejmujący, ale też moim zdaniem niezmiernie ważny i aktualny, a odnosił się właśnie do mediów. Był zatytułowany Media wolne czy winne? 21 tysięcy widzów już go obejrzało i myślę, że obejrzy sporo więcej, bo tam pani mówi o naprawdę szczerze i otwarcie o tym wszystkim, co media trochę dręczy, trochę nęka, ale też czy było to pewnego rodzaju usprawiedliwienie tych mediów? Czy takie media to są te prawdziwe media? Czy to czasy, które mamy niestety przez obecnie rządzących, powodują właśnie, że te media takie, a nie inne są? I to jest moje pierwsze pytanie. No to nie było usprawiedliwienie, to była refleksja, bo też nasza praca, praca dziennikarzy polega na refleksji i tej refleksji powinny podlegać polityczne procesy, społeczne procesy, których jesteśmy świadkami i myślę, że dziennikarze i media są dokładnie od tego i powiedziałam to w tym filmie, żeby widzieć, słyszeć więcej, szybciej, dokładniej niż inni ludzie. Dobry dziennikarz jest jak detektyw i tak naprawdę jest i musi mieć takie umiejętności, musi mieć umiejętność widzenia istoty rzeczy, ponieważ wielu polityków, wiele osób chce zaciemnić obraz widzom, dziennikarzowi, który przecież jest tym przekaźnikiem, pośrednikiem pomiędzy tym, co się dzieje, rzeczywistością, a widzami. I też mówi często widzom, oznajmia, co się dzieje, tłumaczy trochę tę rzeczywistość. Dlatego musi być bardzo bystry dziennikarz. Musi jak dobry detektyw musieć umieć sobie odpowiedzieć na te pytania, jak, gdzie, kiedy, dlaczego, kto z kim, z jakiej przyczyny, za ile komu się to opłacało, kto popełnił zbrodnię. Taka jest praca dobrego dziennikarza. I jeżeli się coś dzieje, tak jak dzieje się w Polsce od niemal dekady, to my, dziennikarze, musimy być pierwszymi osobami, które to zauważą, które o tym powiedzą, które nie dadzą sobie zamydlić oczu iluzjami, które produkują politycy i wypuszczają niczym bańki mydlane właśnie po to, żebyśmy nie zauważyli, na czym polega istota sprawy. Ludzie mogą tego nie zauważyć, nasi widzowie, czytelnicy, odbiorcy, ponieważ mają swoje życie, są zajęci, nie są dziennikarzami, to nie jest ich praca. Zajmują się na co dzień czymś zupełnie innym niż jakimś namiętnym śledzeniem każdego słowa polityka, składaniem 2 do 2 i wyciąganiem wniosków. I to jest normalne i tak powinno być. Tym wszystkim powinni się zajmować dziennikarze, czyli my, bo nam się za to płaci. Jeżeli jest taka sytuacja, jaka jest w tej chwili w Polsce, i to sobie uświadomiłam, zawsze jakoś tam wiedziałam, zresztą piszę o tym od dekady tak naprawdę i straszę pisem też od dekady, ale mimo wszystko ostatnio sobie uświadomiłam, że nawet dziennikarze tacy jak ja, którzy gdzieś tam o tym pisali i robią to, wydaje mi się, nie mieli tego całościowego obrazu. Ja sobie ostatnio uświadomiłam, że to, co się dzieje w Polsce, to jest faszyzm, to ma elementy faszyzmu. To jest bardzo duże słowo i oczywiście ono jest przeklęte, bo kojarzy się z obozami koncentracyjnymi. No nic nie można powiedzieć o faszyzmie, no bo zaraz, aha, czyli my budujemy obozy, aha, czyli teraz masz czołgi na ulicach. Nie masz, no to nie jest faszyzm. Tylko że faszyzm to była pewna ideologia, na bazie której zbudowano III Rzeszę, ale nie tylko, parę innych państw, tylko to była ideologia. To był pewien sposób myślenia o świecie i ludziach, który w długim procesie, wieloma krokami politycy dochodzili do tego, zaowocował stworzeniem takiego czy innego państwa, na przykład III Rzeszy, ale też innych. Nie wszędzie były obozy koncentracyjne, to nie o to chodzi. Faszyzm to jest pewien sposób myślenia o świecie, pewien sposób patrzenia na ludzi, pewien sposób organizacji państwa i myśmy dziennikarze powinni byli to dostrzec. Myśmy to też widzieli, niektórzy z nas. Ja to widziałam, próbowałam gdzieś o tym mówić, ale też zamykano mi usta i powiedziałam o tym w filmie na YouTubie. Też mówiono mi, że słuchaj, nie mów tak, nie używaj takich słów, bo ośmieszasz w ogóle ideę krytyki PiS-u, sprawiasz, że nikt cię nie będzie brał poważnie, że
sami pisowcy zaczną, wiesz, wyśmiewać ludzi, którzy tak mówią, a my nie trzeba było temu ulegać, bo tak jak to teraz widzę po 10 latach i widzę, że od początku ludzie, którzy to widzieli, mieli jednak rację, to po prostu trzeba było to głośno mówić i my od tego jesteśmy. I nie było to usprawiedliwienie, wracając do pytania, tylko była to refleksja i też takie uderzenie się we własne piersi wobec naprawdę złego stanu dziennikarstwa w Polsce. To nie jest oczywiście, nie wiem, moja wina, czy innych dziennikarzy typu, nie wiem, Rzeczkowski, czy Piątek, czy wielu, wielu innych, Bianka Mikołajewska, nie wiem, Ewa Siedlecka, Arleta Zalewska, naprawdę wielu innych, nie chcę nawet wymieniać nazwisk, bo zawsze się kogoś nie wymieni, że jest zły stan dziennikarstwa w Polsce. Ja też no, nie będę za kogoś przepraszać, bo mogę przepraszać tylko za siebie, ale faktem jest, że to jest prawda, co mówią, piszą ludzie, że gdyby media robiły w 100% swoją robotę, to PiSu by nie było. Ja się z tym zgadzam, jeśli nie w całości, to w sporej części, niestety. I też uważam, że jako dziennikarz muszę to powiedzieć, bo jestem z tego środowiska. Dobrze, to ja tutaj dopytam zdecydowanie, ponieważ mamy z jednej strony list otwarty redaktorek i redaktorów w sprawie tego sprzeciwu wobec naciskom, jakie różne opcje polityczne tak naprawdę, ale przede wszystkim partia rządząca tutaj wystosowała w stronę mediów, tych wolnych mediów. Dobrze, mamy to. Z drugiej strony natomiast nie widzę tej stanowczości. Ja tak naprawdę bardzo no, nieciekawie odbieram to, że Andrzej Stankiewicz tak rzuca nam, że niejaka Patty Coty, czyli Patrycja Koteska, żona Ziobry oczywiście, próbowała go gdzieś tam po prostu z tego Onetu wyrzucić, czy też wypchnąć. Z drugiej strony mamy Bartosza Węglarczyka, który mówi, że no w sumie to tak było, ale dowodów na to nie ma. O co chodzi tak naprawdę? No, czy jest jeszcze czas na to, żeby bawić się w jakieś konwenanse i siedzieć cicho? Czy media w ogóle mają jeszcze na to czas? Przecież jesteśmy w bardzo krytycznym punkcie, więc jak pani to odbiera? Czy te działania mediów nie są trochę zachowawcze? No, pytanie, czy Polska ma na to czas, nie czy media mają czas, żeby siedzieć cicho, czy Polska ma na to czas, żeby media siedziały cicho? A próbował pan zaprosić redaktora Węglarczyka albo redaktora Stankiewicza tutaj do Radia Rebeliant i zadać to pytanie, czy te pytania? Z przyjemnością zadałbym nie tylko to pytanie, natomiast nie odpowiadają na nasze zaproszenia jeszcze. Mam nadzieję, że to się niedługo zmieni. No dobrze, no tak jak ja to widzę, oczywiście, że patrząc na ten list, trudno się nie dziwić, czemu też dałam wyraz wielu rzeczom. List jest dziwny w mojej opinii, bo to jest list, w którym jest napisane, że PiS naciska na media, co jest oczywistością od 10 lat. Jest napisane w najgorszym stylu, a la Jarosław Kaczyński, wiem, ale nie powiem. Czyli były jakieś naciski, ale nie powiemy jakie dokładnie, nie powiemy kto ich dokonywał, a nawet jak powiemy, tak jak redaktor Stankiewicz, że Patrycja Kotecka, no to milczą jego przełożeni, którzy się powinni wypowiedzieć, bo Andrzej Stankiewicz, w sumie ja w pierwszym odruchu odebrałam jako odważne stwierdzenie Andrzeja Stankiewicza i to, że wymienił nazwisko żony bardzo wpływowego polityka, który może mu pewnie zniszczyć życie, gdyby się uparł, Zbigniewa Ziobry, i powiedział odważnie w moim takim pierwszym odczuciu, że Patrycja Kotecka usiłowała go zwolnić, no ale powiedział też Stankiewicz, że ona naciskała na kierownictwo Onetu. No, bezpośrednim przełożonym redaktora Stankiewicza jest Bartosz Węglarczyk. Po takim oświadczeniu swojego zastępcy w normalnej redakcji, w normalnym kraju, tak jak sobie wyobrażam, naczelny by zareagował, potwierdziłby to albo zdementował, a jeśli by potwierdził, to by powiedział tak, dzwoniła pani Kotecka, czy pisała, próbowała zwolnić redaktora Stankiewicza. Redaktor Węglarczyk milczy, milczy też zarząd Axel Springer. Nikt się nie odzywa. To jest dziwne i na pewno nie budzi wiarygodności, bo no, co mają sobie myśleć czytelnicy, widzowie, tacy jak ja, tacy jak pan, jak wszyscy, którzy nas teraz słuchają i wszyscy inni, jeśli codziennie wchodzą na stronę Onetu. No i teraz już wiedzą, że PiS na Onet naciska, wiedzą, że nawet bardzo wpływowi ludzie tam dzwonią, próbują przekupić, próbują
zdobyć stanowiska dla ludzi z PiS-u, próbują zwolnić no, bardzo wysoko postawioną osobę, no bo wicenaczelną Onetu, tak jak Stankiewicz, to jest już wysoko postawiona osoba w redakcji. I rozumiem, że żona Ziobry ma czelność dzwonić, próbować dzwonić takiego człowieka i nikt nie staje w jego obronie, bo ja też to milczenie Bartosza Węglarczyka i zarządu redakcji odbieram no, jako brak obrony swojego dziennikarza. No, ja bym oczekiwała w takiej sytuacji, że mój naczelny za mną stanie i powie tak, pan Stankiewicz mówi prawdę, była taka próba, nie pozwoliliśmy na to, bo to znakomity dziennikarz i oprzemy się każdej próbie zwolnienia w taki nielegalny sposób naszego dziennikarza, kropka, stoimy murem za naszymi dziennikarzami. No, tłumaczenie Bartosza Węglarczyka, że on nie może powiedzieć, bo tajemnica dziennikarska, była też seria tweetów dziennikarzy Onetu. No, tym smutniejsze to dla mnie było, że dziennikarzy, których szanuję, Janusza Szwertnera, Marcina Wyrwała, no tweety typu murem za Węglarczykiem i tłumaczenie widzą, którzy mieli pretensje, bo to też była ciekawa dyskusja pokazująca stan dziennikarstwa w Polsce, że bardzo przytomni czytelnicy no pisali tym redaktorom, ja też napisałam, no nie brońcie tego, nie warto, to tajemnica dziennikarska nie obejmuje przestępców, tajemnica dziennikarska pozwala dziennikarzowi chronić źródło. Jak się pisze artykuł, czy robi materiał i przychodzi do nas źródło, które, nie wiem, denuncuje kogoś, kto dokonuje nieprawidłowości, często samo źródło może być wtedy zamieszane w przestępstwa, może to być urzędnik, który sam dokonywał przestępstw, ale teraz jest skruszony i wsypuje kolegów, no oczywiście chroni się go przed odpowiedzialnością, to jasne, ponieważ wyższym celem zgodnie z prawem jest tu dobro opinii publicznej, żeby ona mogła poznać przekręty, których dopuszcza się władza. I w imię tego wyższego dobra, jakim jest poinformowanie opinii publicznej, zgodnie z ustawą prawo prasowe, które też jest ustawą z 82 bodajże roku, czyli wprowadzenia stanu wojennego, już dawno powinno być zmienione, było o tym dyskusja, ale okej, wpadam w dygresję, nie chcę tego robić. Mimo wszystko, zgodnie z tym prawem, nawet prasowym, z lat 80. dziennikarz chroni źródło. Oczywiście, że dziennikarska tajemnica jest święta, oczywiście, że sama nigdy nawet na mękach nie wydałabym swojego źródła, a nigdy bym tego nie zrobiła. To jest dla mnie jasne i tajemnica dziennikarska jest świętością, bo ona powoduje, że ludzie mają zaufanie do dziennikarzy. Jeżeli złamiemy tajemnicę dziennikarską, jest dla mnie oczywiste, że nikt nigdy już niczego nie powie dziennikarzowi, bo będzie się bał. Także mam taki stosunek do tajemnicy dziennikarskiej, że jestem naprawdę ostatnią osobą, która by kogokolwiek namawiała, żeby ją złamał. Ale mimo to nie uważam, żeby to była taka sytuacja. Jeżeli ktoś do mnie przychodzi i nie jest moim informatorem, tylko próbuje mnie szantażować, próbuje mnie naciskać, żebym ja nie mówiła prawdy opinii publicznej, a ja nie chcę powiedzieć kto to, no to chronię przestępcę. No to tak naprawdę utrudniam opinii publicznej dostęp do informacji na temat przestępców, którzy być może pełnią jakieś ważne funkcje publiczne. Wydaje mi się to całkowitym zaprzeczeniem myśli, znaczy misji dziennikarza. Ja nie kupuję tego tłumaczenia redaktora naczelnego Onetu. Uważam, że jego zachowanie i słowa są dziwne, no bo to nawet widzowie sami zauważali. Jeżeli nie możesz powiedzieć, bo nie masz dowodów, to nic nie mów, to nie publikuj takiego listu. No, jeżeli już publikujesz list, że jesteś naciskany, jeżeli już twój pracownik, twój zastępca mówi, że ktoś chciał go zwolnić, no to powiedz wszystko, co wiesz, tak? Nie wiem, nie rozumiem tego. Nie, ja bym w tej sytuacji, ja wiem, że takie mówienie, ja bym się zachowała, no ale ja wiem, że bym się zachowała inaczej, to znaczy albo bym chcąc upublicznić, kto mnie naciskał, zleciła dziennikarzom moim przeprowadzenie dziennikarskiego śledztwa, zebranie dowodów i wtedy mając dowody bym to upubliczniła, albo bym po prostu nic nie mówiła. No, jak już bym powiedziała A, to trzeba powiedzieć B. Ja to tak widzę bardzo prosto. Nie mówię, że mam rację, mogę się oczywiście mylić, ale przedstawiam swój punkt widzenia. Ja subiektywnie tak to widzę i uważam, że w sumie patrząc z dystansu, to ten list zrobił więcej złego niż dobrego, bo no, nikt nie został zwolniony tam. Ten list był też formą uwiarygadniania, też po namyśle to stwierdziłam. To też była taka forma uwiarygodnienia mediów, które od dawna sprzeniewierzają się misji dziennikarskiej. No, tam też podpisały się media, które zatrudniają na przykład Krzysztofa Ziemca. No, współpracują z osobami z TVP, które są tylko już propagandystami, nie są dziennikarzami od dawna.
tak naprawdę no nie powinny pracować jako dziennikarze i żadna stacja nie powinna ich tak podpisywać. No nie wiem, sami internauci zwrócili uwagę na to, że redaktor naczelny Rzeczpospolitej, który zatrudnia redaktora Michała Kolanko, no, nadal go zatrudnia mimo maili Dworczyka i tak dalej, więc no jego wiarygodność jako osoby podpisującej się pod listem redaktorów naczelnych stających w obronie słowa trochę żenujące i trochę dziwne. Ludzie to zauważają, ja nie muszę tego mówić. Już ostatnie zdanie, oddaję panu głos, ale ostatnie zdanie bardzo mnie rozbawiło w taki ciepły, życzliwy sposób, ale rozbawiło mnie właśnie odebranie mojego filmu na YouTubie. Było wiele takich komentarzy, że jestem taka odważna i tak niesamowicie rzeczy odważne mówię. To bardzo miłe, dziękuję, ale pomyślałam sobie, nie, to nie jest odważne. To jest twierdzenie oczywistości, bo każdy, kto ma oczy, to widzi. I każdy, kto, nie wiem, no, mówi, co myśli, powie to samo, co ja. Nie ma w tym nic odważnego. To jest oczywista oczywistość, jak mówi mój tata. Dziękuję. Tak, ja się z tym absolutnie zgodzę. To było po prostu słabe zagranie. Słabe zagranie ze strony mediów. Ale jeszcze na chwilę odniosę się właśnie do jednej takiej, do jednego fragmentu z tego właśnie filmu. Mianowicie pani tam jakby wrzuca takie stwierdzenie, bardzo fajne stwierdzenie, że media powinny uderzyć się w piersi. Media powinny dokonać pewnego rozliczenia po 8 latach rządów PiS, że było trochę za słabo, że czasami był ten symetryzm, który wychodził na czoło, że nie było tam za oczywiście nie wszystkie media, bo ja nie chciałbym generalizować i wrzucać wszystkich mediów także, ale wszystkich dziennikarzy do jednego tego kotła. Czy uważa pani, że media, zwłaszcza te, które naprawdę niewiele przez te 8 lat wychylały się ponad normę, przeciwko tej władzy, są w stanie dokonać rozliczenia i uderzyć się w piersi, bo ja uważam, że absolutnie nie. To jest bardzo dobre pytanie i bardzo trudna jest odpowiedź na to pytanie. Chyba nie umiem udzielić jednoznacznej. Jest grono dziennikarzy, dlatego też powiedziałam w tym filmie i mogę to powtórzyć, że no nie ośmielę się powiedzieć, że generalnie wolne media są złe, ponieważ są dziennikarze, no jest Tomasz Piątek, który od kilku lat pisze o rosyjskich powiązaniach ludzi PiS, łącznie z Antonim Macierewiczem, bardzo wpływową osobą, ma kilkanaście, co najmniej, jeśli nie więcej procesów z tego powodu, a bardzo poważnie utrudnione życie, jest nękany. To jest osoba, mówię o Tomku Piątku, która zgarnęła wszystkie najbardziej prestiżowe międzynarodowe nagrody za swoje dziennikarskie śledztwo dotyczące rosyjskich powiązań polityków PiS, łącznie z najbardziej prestiżową w świecie dziennikarskim międzynarodową nagrodą Anny Politkowskiej za obronę wolności słowa, za działanie na rzecz wolności słowa. W Polsce, jak wszyscy wiemy, Piątek nie był nigdzie zapraszany do mainstreamowych mediów. Nigdy na serio żadna z największych telewizji czy portali nie podjęła wątków. A wątek rosyjskich powiązań polityków z PiS to jest wątek, który nie powinien schodzić z czołówek do wyjaśnienia. No wyobrażacie sobie aferę Watergate, że dziennikarze publikują swoje materiały, mówi się o tym przez 2 dni, a potem się mówi, no dobra, no może tam ten Nixon podsłuchiwał dziennikarzy, ale no w sumie to już jest nudne gadać przez 3 dni o tym samym. Nie, no bez przesady, dajmy inne newsy. Nie byłoby afery Watergate, nie byłoby żadnej z wielkich afer ujawnionych, nie byłoby afery Spotlight dotyczącej nadużyć Kościoła katolickiego, gdzie zespół dziennikarzy pracował już, nie pamiętam, na pewno grubo ponad rok nad tym. Nie byłoby nagłośnienia nadużyć niczyich, ani polityków, ani księży katolickich, ani nikogo, ani żadnych urzędników, gdyby nie konsekwentne i długie, tak naprawdę czasami tygodniami, miesiącami do końca, dopóki sprawa się nie rozwiąże, dopóki winni nie ustąpią i nie zaczną się tłumaczyć i nie będą im postawione zarzuty. Prawdziwi dziennikarze tak pracują. Jak patrzę na pracę Tomka Piątka, to no nie przejdzie mi przez gardło powiedzenie, że tak, media ogólnie są złe. No spójrzcie na Grzegorza Rzeczkowskiego. Nie będę wymieniać, bo spójrzcie na Arletę Zalewską, która walczy jak lwica. No przecież wiecie, co się z nią stanie, jak PiS wygra kolejną kadencję. Wiecie, że ta dziewczyna nigdzie nie znajdzie prac.
w wolnych mediach, bo nawet jak media będą się tytułowały wolnymi, to po cichu będą się próbować układać z PiS-em, a z listu redaktorów naczelnych wiemy już, że propozycje będą szantaże. Jak nie pomoże próba przekupstwa czy kasy, no to się znajdą haki. Przecież wiemy, co będzie, jak będzie kolejna kadencja PiS-u. To są niezwykle odważni ludzie mediów i jest ich całkiem sporo. A mimo to media nie zrobiły swojej roboty, co skłania mnie do takiego myślenia, że rzeczywiście coś poszło nie tak w kształtowaniu całego systemu medialnego. I teraz wracam do pana pytania, bo do tego bardzo ważnego i szalenie trudnego pytania, czy media się same oczyszczą. No nie. Nie, to tak jak zawsze mówię i wielokrotnie mówiłam publicznie, że rozśmieszają mnie idee Komisji Kościoła Katolickiego badające pedofilię w Kościele Katolickim. Mówiłam to wiele razy publicznie, że nigdzie na świecie nie ma tak, że przestępca bada swoje przestępstwo. Jeżeli oskarżamy Kościół Katolicki o to, że księża systemowo, bo nie mówimy o pojedynczych przypadkach, na ogromną skalę, przy aprobacie bardzo często biskupów, kardynałów, a nawet Watykanu, molestują, gwałcą dzieci, no to nie możemy oczekiwać, że sprawy rozwiąże komisja powołana przez tę organizację, przez Kościół Katolicki. No jest oczywiste, nigdzie na świecie przestępcy nie sądzą się sami. Jest oczywiste, że sprawy muszą zbadać niezależne organy, prokuratura, sąd, a sprawcy muszą być osądzeni przez niezależne organy. No tak samo dokładnie jest z mediami. No jeżeli jest tak, że media nawaliły, no to oczywiście pomysł, że ci, którzy nawalili, co, no Węglarczyk, Rabota, nie wiem, paru tam innych redaktorów naczelnych się zbierze, teraz utworzy komisję i oni stwierdzą, że nie wiem, Węglarczyk stwierdzi, że Węglarczyk źle pracował, no nie będzie tak. To jakby no w tym sensie odpowiedź na pana pytanie brzmi nie. No jest dla mnie oczywiste, że nikt na świecie sam się nie osądzi, jeżeli doszło do nieprawidłowości, to sam ich nie zlikwiduje. Po prostu. I wiadomo, że musi to zrobić ktoś z zewnątrz. Oczywiście media, i dlatego też no, ja mam trudności z odpowiedzią na to pytanie, są delikatną materią. Bo kto ma rozliczyć media? Prawda? Kto ma to zrobić? Kto może powiedzieć, kto w mediach nawalił, w jaki sposób nawalił? Kto może dojść do tego, gdzie się zepsuł system, bo to nawet uważam, że już patrzę z pojedynczymi ludźmi, ale gdzieś się zepsuł system w którymś miejscu. Media zaczęły bać się mówić, bać się nazywać rzeczy po imieniu, zaczęły symetryzować, układać się z faszyzującą władzą, szalenie niebezpieczną, dyktatorską. Gdzieś nawalił system. Trzeba by znaleźć ten punkt, to miejsce, gdzie nawalił system. Oczywiście trzeba znaleźć winnych czy też odpowiedzialnych. Trzeba wyeliminować winnych, tak sobie to wyobrażam, albo no nie wiem nawet, czy karać ich w jakiś sposób, no ale odsunąć ich od tych mikrofonów, żeby nie szerzyli już też propagandy czy jakichś symetrystycznych treści, ale przede wszystkim najważniejsze, trzeba zbudować nowy system medialny, włożyć w niego jakieś bezpieczniki, które będą gwarantować, że po pierwsze będą zatrudniani w redakcjach ludzie z odwagą cywilną, bo tu do tego potrzeba, mówimy o odwadze cywilnej. Ta cecha, która powoduje, że ludzie tu tacy jak Tomasz Piątek i wielu innych robią swoją robotę mimo procesów, prześladowań, utrudniania życia prywatnego, ta cecha się nazywa odwagą cywilną. Ona jest rzadka, ona jest cenna, ale nie ma dobrego dziennikarza bez tej cechy. Czyli coś trzeba zmienić w systemie i nad tym się trzeba bardzo dobrze zastanowić, co sprawi, że po pierwsze będą zatrudniani ludzie, którzy mają tę odwagę cywilną i do końca, dopóki żyją po prostu, będą traktować swój zawód jako misję i mówić opinii publicznej, co się naprawdę dzieje i ostrzegać opinię publiczną, żeby zdała sobie sprawę, żeby mogła to zmienić, żeby mogła zareagować, nie usypiać opinii publicznej. No, po drugie, żeby redaktorzy naczelni, przełożeni tych dziennikarzy zapewniali im wszelką pomoc, także finansową, prawną, żeby stali za nimi murem, żeby jak wyjdzie dziennikarz i powie właśnie polityk chciał mnie zwolnić, to żeby wyszedł jego naczelny i stanął za nim murem od razu i mocno, żeby i politycy źli i opinia publiczna dostała sygnał, że my stoimy murem za prawdą, za naszymi widzami, czytelnikami, no bo stojąc murem za dziennikarzem, na którego naciska polityk, tak naprawdę redaktor naczelny stoi murem za opinią publiczną, stoi murem za prawdą, o której musi się dowiedzieć opinia publiczna.
bo cały czas podkreślam, że dziennikarze są w służbie. Dobry polityk też powinien być w służbie, no ale tego dawno nie widziano. Ale ja uważam, że też jestem w służbie. No my jesteśmy w służbie ludzi, was, czytelników, widzów. Po prostu, my jesteśmy dla was, my mamy mówić prawdę. I tyle. No tutaj to nie zadziałało, więc... Trudne, bardzo trudne pytanie. Jeszcze z trzeciej strony łatwo sobie wyobrazić, że jakby miało dojść do takich rozliczeń, słowa rozliczenia tutaj biorę w cudzysłów, bo oczywiście nie chodzi o żadne krwawe jatki, jak sobie wyobrażam, tylko naprawę systemu, żeby działał dla dobra opinii publicznej, dla dobra kraju. No to oczywiście łatwo sobie można wyobrazić przy takich rozliczeniach, że dochodzi do nadużyć, że przychodzą jacyś nowi ludzie i mówią, a dobrze, no to ten, tamten nie zrobił roboty, to my tu wsadzimy swoich ludzi i teraz ci nowi będą robić też nadużycia, ale no nie dla PiS-u, tylko dla nas, więc też co zrobić, żeby tak się nie stało. Szalenie trudne, natomiast są kraje, w którym media funkcjonują. No, ja bardzo kocham media w krajach anglosaskich w sensie ich organizacji, w sensie ich odwagi cywilnej, w sensie ich stania za opinią publiczną, w sensie ich bezkompromisowego rozliczania polityków, od tego są media. I z drugiej strony myślę sobie, okej, no jeżeli anglosasi to potrafili, to my też dalibyśmy radę, tak jak powiedziałam, od tego zaczęłam. Jest jednak mimo wszystko taka masa bezkompromisowych dziennikarzy, którzy mówią po prostu jak jest, że jest nadzieja. Tylko trzeba sprawić, żeby system dla tych dziennikarzy zadziałał, żeby oni nie musieli być pojedynczymi walczącymi wilkami, no bo pojedynczy, samotny walczący wilk no, nie pomoże jednak tak bardzo swojemu krajowi, jak mocna, silna organizacja, której ten wilk jest częścią. Jeżeli organizacja jest silna, jeżeli gazeta, radio, telewizja, portal stoi za swoim silnym zespołem śledczym demaskującym polityków, no to proszę mi wierzyć, żadna dyktatura się nie utrzyma. No i tak sobie nieśmiało myślę, cholera, może skoro u anglosasów zadziałało i w paru innych krajach też, no to może po różnych perturbacjach, może ten PiS teraz się rozmarzyłam, idealistycznie był taką próbą, taką lekcją, którą jeśli odrobimy, pokaże nam nasze słabe punkty i wyjdziemy z tego silniejsi. I wyjdą silne, dobre, mocne media, które już bez litości następnym razem będą piętnować, dusić w zarodku każdą dyktaturę, każde kłamstwo. No tak bym chciała. Jak to zrobić dokładnie, nad tym się trzeba bardzo zastanowić, bo to niezwykle delikatna materia. Łatwo wylać dziecko z kąpielą. Media są bardzo ważne w demokratycznym kraju. Muszą działać bez zarzutu. Nie wiem, czy ta odpowiedź pana satysfakcjonuje. Bardzo, bo też tak uważam i mam nadzieję, że w końcu ta czwarta władza będzie władzą, taką realną władzą, władzą nadzorczą, która patrzy na ręce każdemu, każdej formacji, która będzie rządziła, ale też i nie rządziła, czyli opozycji, ale w takiej prawdziwej, równej, realnej mierze. No ale zobaczcie, natomiast wejdę panu słowo, realna miara. Weekend ubiegły. Jarosław Kaczyński wyszedł na Jasną Górę, użył Jasnej Góry do wygłoszenia tak naprawdę politycznego orędzia, ale powiedział kilka ciekawych rzeczy. Powiedział, nie oddamy władzy, użył takiego sformułowania, czy nie możemy oddać władzy, ale powiedział też, program ogłosimy po wakacjach, co jak już zauważyło paru internautów, de facto oznacza, że przyznał, że nie mają programu. No i teraz ja sobie przypominam, jak walono w opozycję i robiły to, większość mediów to robiła. Gdzie jest program? Bo przecież no, faszyzująca partia u władzy, no to nie jest wystarczający program, żeby odsunąć ich od władzy. Nie. Jaki opozycja ma program? Mimo, że opozycja ma program i mówiła o nim nieraz, ale faktycznie odsunięcie PiS-u jest najważniejsze, bo nie będzie Polski po prostu, bo nie będzie demokratycznej Polski. Okej. No ale powiedzmy dobrze, pytali o program. No ale gdzie są te pytania? Nie słyszę żadnych pytań o to, gdzie PiS ma program, a przecież Jarosław Kaczyński wyraźnie powiedział, nie mają programu, program ogłoszą po wakacjach. Dlaczego nie ma trzęsienia ziemi w mediach? No to jest właśnie coś, co nazywam symetryzmem. Dlaczego nie ma trzęsienia ziemi? Dlaczego ci wszyscy dziennikarze, którzy domagali się od opozycji programu, nawet przyjmijmy, że słusznie, niech będzie, chociaż no jest to zrównywanie PiS-u z opozycją, nie ma tu równości, w tym sensie, że PiS nie jest już normalną, demokratyczną partią, która po prostu ostro walczy wyborczo i PiS jest już organizacją, którą nie można, której nie można opisywać
w jakiejś poetyce normalnej politycznej walki. To jest już w tej chwili organizacja, która wyszła poza ramy prawa i wyszła poza ramy partii politycznej, tak uważam. Ale nawet jeśli by przyjąć na potrzeby dyskusji, że to są normalne partie, PiS i nie wiem, Platforma albo Lewica, to dlaczego teraz ci wszyscy dziennikarze od 2 dni nie krzyczą, nie domagają się, nie wyśmiewają? No, to jest tylko jedna sytuacja. Takich sytuacji są setki, są tysiące, jak policzymy te 8 ostatnich lat. I ludzie to widzą. No, ludzie też widzą, że na przykład wychodzili w obronie TVN-u, a następnego dnia w TVN-ie siedział Czarnecki na przykład. Albo inny polityk przyłapany wiele razy na kłamstwie. Są zapraszani zawodowi kłamcy, zawodowi kanciarze, zawodowi przestępcy czasami, którzy już niejedno przestępstwo albo wykroczenie, albo nadużycie popełnili, sprawując władzę i nawet się tego nie wstydzą. I dzień czy dwa po tym, jak ludzie wychodzą na ulicę, narażają się, bo w tej chwili już wyjście na ulicę jest narażeniem się, bo policja bije, kopie, pałuje, dokonuje zatrzymań, dokonuje aresztowań i dzień czy dwa czy trzy później ta telewizja, w obronie której wychodzili ludzie, najspokojniej w świecie dalej sobie zaprasza zawodowych kłamców. Ja tego nie rozumiem, straciłam gdzieś po drodze umiejętność rozumienia, co się tu dzieje, ale ponieważ nie wierzę w rzeczy bez przyczyny, uważam, że wszystkie rzeczy mają swoje przyczyny. Jeżeli nie wiemy, dlaczego coś się dzieje, to po prostu tego nie wiemy. Ale jakaś przyczyna na pewno jest i gdybyśmy ją poznali, to okazałaby się sensowna i logiczna. No więc idąc po poszlakach, doszłam do wniosku, że po prostu chyba no musi być jakiś rodzaj umowy z PiS-em, bo to jest bardzo ciężkie, a nawet nie oskarżenie, bo ja nie oskarżam o to, tylko mówię o tym, jak przebiegało moje rozumowanie. No pomyślałam sobie, to jest niewytłumaczalne, chyba że no jest coś, o czym nie wiemy, bo inaczej to jest po prostu niewytłumaczalne, to nie ma sensu, to się jakoś sensownie nie trzyma razem. I takich sytuacji są setki, są już tysiące przez niemal dekadę. No trudno na to spokojnie patrzeć, kiedy się wie, ile dobrego mogłyby zrobić media, gdyby pracowały jak należy. Jak najbardziej. Tak, a media skupiły się tutaj na pląsach, oczywiście na Jasnej Górze, bo to jest główny ten temat, który media poruszają. Skupiły się także na piknikach, gdzie Kaczyński trzymał dziecko, jakby to było coś niesamowitego. No, nie będę tutaj odniesień robił, jacy tutaj uzurpatorzy władzy wcześniej też gdzieś tam mieli te gesty z dziećmi, podnoszenie dzieci i tak dalej. To są właśnie te tematy zastępcze. O to mam właśnie pretensje ja osobiście do mediów, że trochę ściemniają, ale ja zrzucam to na karb takiej pewnego rodzaju zachowawczości przed jakby niepewnością, kto wygra wybory. Ja myślę, jeżeli to jest tylko to, no to powiedzmy, że jest okej, ale jeżeli to jest, tak jak pani mówi, układ z PiS-em, to nie powiem już nic więcej o mediach i tutaj nad tymi mediami postawmy kropkę, ponieważ ja w chwili obecnej muszę oddać słuchaczom głos, ponieważ po prostu będę miał później burę od nich, że tak dzielnie trzymają tutaj rączki w górze i będą i chcą zadać pytania, więc tak szybciutko... Wrócę, też bardzo dobry dziennikarz, nie wymieniłam go, znakomity tak. Dziennikarz. Dokładnie, częsty gość, z czego bardzo się cieszymy w Radio Rebeliant, także tak, są dziennikarze, których bardzo chętnie gościmy, z którymi bardzo chętnie rozmawiamy i to jest naprawdę wielki zaszczyt, wielka przyjemność i Radosław Gruca jest jednym z nich, to prawda, ale oddajemy głos słuchaczom. Matt był pierwszy, następnie Anna, później Igor, Sylwia i Michał, w takiej kolejności, bardzo proszę. Dobry wieczór wszystkim, dobry wieczór pani redaktor. Bardzo przepraszam, ale muszę się ośmielić i wyznać pani, że panią ubóstwiam. To tak na początek. Dziękuję, dobry początek. A teraz dwa pytania. Ja pamiętam oczywiście jeszcze, jako byłem młodym gówniarzem, czasy Tuska i pamiętam media jako te, które pojawiały się nawet i pod domem Tuska. Pamiętam, jak dziennikarze nawet podchodzili do samochodów, zadając pytania. Dzisiaj jedna z redaktor Newsweeka zapytała pytania na Twitterze. Ja jej powiedziałem, że powinna, jak pani Justyna Dobrosz-Oracz, chodzić z mikrofonem i zadawać te pytania, nie zadawać je w bańce. Po czym ona stwierdziła, że
tak naprawdę to może sam powinienem zostać dziennikarzem, no bo dlaczego nie? No, nie będę jej przecież mówił, co ma robić. Więc skąd ta buta, skąd to lenistwo, co się stało, że ten tryb działania się zmienił? I przepraszam, drugie moje pytanie. Na YouTubie również jest program, który prowadzą redaktorzy Newsweeka Onetu, który nazywał się kiedyś Stan Wyjątkowy, Stan po buszy, teraz nazywa się Stan Wyjątkowy, gdzie no, redaktorzy zdradzają tak zwaną kuchnię polityczną. I czy fakt, że oni mają tak bliskie relacje z pewnymi politykami, to nie wpływa właśnie na to, że tak się zachowują, a nie inaczej? I fakt, że używają języka moim zdaniem lekceważącego, mówiąc, no, cytując na przykład, no ukradli, ha, 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 to co tam się stało, okupił sobie. Czy to nie pokazuje, że tak naprawdę i nie odbiera poważności temu, co ten rząd robi? Dziękuję. No oczywiście, że tak, zaczynając od drugiego pytania. Ja także tego nie rozumiem. Chciałabym wierzyć, powody mogą być oczywiście różne i tutaj mogę tylko spekulować, bo zawsze to są tylko domniemania i spekulacje, bo nigdy nie siedzę w cudzej głowie i nie wiem, co jest powodem jego postępowania, ale tak, oczywiście, że w sytuacji, w której jest w tej chwili Polska, jest to bardzo poważna sytuacja. To jest sytuacja domykającego się autorytaryzmu, domykającej się dyktatury, która jeśli się domknie tą trzecią kadencją PiS, będzie bardzo ponura i myślę, że nie będzie śladu po kraju, w którym się wychowaliśmy i który znamy. To będzie kraj bezprawia, to będzie kraj prześladowań, które już są, ale myślę, że będą jeszcze bardziej jawnie. To będzie kraj biedny, bo rozkradziony, to będzie kraj bez działającej służby zdrowia, kraj w kryzysie gospodarczym. To wymaga odpowiedniego tonu. Tu nie ma miejsca na śmiechy, heheszkowanie. Ja sądzę, że jeśli to nie jest głupota czy brak wyczucia, to jest być może taka maniera u niektórych pozostała jeszcze z czasów demokratycznych. Przez wiele lat, nawet jak politycy robili coś głupiego czy nadużywali uprawnień, to wiadomo było, że żyjemy w demokracji, że to zostanie napiętnowane, jakoś tam rozliczone, lepiej czy gorzej, ale raczej nie ujdzie płazem. Wtedy być może te heheszki były bardziej uprawnione. Wiadomo było, że są poważne programy, dziennikarze śledczy ścigający prawdziwe przestępstwa, a tam niektórzy się mogą z tego po prostu pośmiać. I to jest okej, i to jest zdrowe w demokracji. No ale nie jesteśmy w demokracji. Nie jesteśmy w demokracji, zgadzam się z panem. No trochę tak jakby w III Rzeszy, absolutnie nie mówię, że Polska to III Rzesza, wiadomo. Tylko mówię, no to jest trochę tak jakby w III Rzeszy czy we Włoszech Mussoliniego sobie tam heheszkować, że oj, to tam te brunatne koszule. No po prostu są okoliczności, w których to nie uchodzi. I nie porównuję Polskę bezpośrednio do tych krajów, ale myślę, że jesteśmy w okolicznościach, w których to nie uchodzi. Kolejny powód to jest prawdopodobnie to, że jak pan prowadzący gospodarz tutaj naszego pokoju słusznie zauważył, no ludzie chcą żyć, ja to też rozumiem, ja to mówię bez zjadliwości. Ja to rozumiem, że ludzie chcą żyć, nie usprawiedliwiam tym zachowania dziennikarzy, ale dziennikarz to też człowiek. Rozumiem, że no ludzie mają te słynne kredyty, mają dwójkę, trójkę małych dzieci, znam takich dziennikarzy, mają chorujące rodzeństwo, rodziców, czasem sami chorują na raka czy na inne rzeczy, o czym opinia publiczna nie wie. Po prostu potrzebują kasy i po prostu nawet jak PiS dojdzie do władzy, to mimo, że boją się tego tak samo jak my wszyscy i tak samo tego nie chcą, to nie chcą się wychylać, no bo chcą pracować, bo muszą zarabiać, bo nigdy nic innego w życiu nie robili niż bycie dziennikarzem i po prostu nie wiedzą, co mają zrobić z życiem, a mają na przykład 40 parę czy 50 lat. No to jest taki lęk, który łączy ludzi wszystkich zawodów i dziennikarze się teraz tego bardzo boją, bo wiadomo, że jak PiS wygra, to przyjdzie pogrom, że nikt się nie ostanie, kto... No więc tyle, a to pierwsze pytanie to nie jest w ogóle chwalebna motywacja i oczywiście ludzie, którzy tak czują, myślą, powinni odejść z zawodu dziennikarza, no ale to by się wydarzyło w idealnym świecie, a świat, jak wiemy, nie jest idealny i tyle, tak? Więc po prostu tak jest, tak działa rzeczywistość, czy nam się to podoba, czy nie. Jeżeli chodzi o to bieganie z mikrofonem, tak, zdecydowanie sama zadawałam wiele razy to pytanie redaktorom naczelnym, i sama wiele razy mówiłam, ale słuchajcie, czy wy nie, nawet pamiętam, że nie będę znęcać i nie mówić z kim, ale rozmawiałam z bardzo wpływowym redaktorem naczelnym i mówiłam, słuchaj, a czy ty oglądasz amerykańskie filmy? Zobacz, tam jak jakiś senator, kongresmen, nie wiem, biskup coś zrobi, to pod jego domem koczują tłumy dziennikarzy. Te słynne sceny, które znamy z amerykańskich filmów, prawda?
że gość coś zbroił, wychodzi z domu, a tam po prostu na trawniku, na ulicy, wszędzie stoją te chmary krzyczące, błyskają fleszem. Dlaczego pan to zrobił? Proszę powiedzieć. No, piękne to jest, no, na tym to też polega, to jest takie przyciskanie tych ludzi, żeby oni po prostu poczuli, że to, co zrobili, nie przyschnie, nie ujdzie im bez wytłumaczenia się. To nieważne, że będzie sąd, będzie oskarżenie, ale oprócz tego opinia publiczna ma też prawo wiedzieć. I ci dziennikarze są tu po to, żeby pytać w imię opinii publicznej. No i zadałam temu redaktorowi naczelnemu to pytanie. Powiedziałam, słuchaj, no dlaczego tak nie robicie? Przecież taki Rydzyk, zobaczcie, co on wyprawia. Gdyby taki Rydzyk, przecież nie jest trudno go wyśledzić. Dziennikarze śledczy, paparazzi by to zrobili, gdybyście ich po prostu, no, kazali im to zrobić, dali im na to zlecenie. Przecież taki Rydzyk by się nie ukrył, gdyby on wychodził z domu, taki Jędraszewski, taki Kaczyński, gdyby za każdym razem, jak wychodził z domu, po prostu miał takie tłumy, jak na amerykańskich filmach, dziennikarzy krzyczących, ale panie tam Jędraszewski, panie Kaczyński, dlaczego pan to, dlaczego pan pozwalał na molestowanie dzieci, czego pan kłamie, dlaczego pan kradnie, gdzie ma pan te pieniądze, które pan ukradł, a te dwie wieże, dał pan tę łapówkę, czy nie dał pan, gdzie jest te 50 tysięcy, jakiemu nam, komu, jakimś księdzu, komu pan dał, nazwisko. I tak, no wyobraźcie sobie, że tak przez 2 tygodnie po prostu koczują, chodzą za nim, no to powinni robić. Przecież, no, albo za Macierewiczem, że Macierewicz wychodzi z domu i stoi tłum dziennikarzy krzyczący, czy jest pan rosyjskim szpiegiem, na czyje zlecenie pan działa, czy działa pan na zlecenie Moskwy, czy to, czy tamto. No przecież, Boże, ten człowiek po miesiącu po prostu albo przestałby to robić, albo by wszystkich przeprosił, albo by powiedział prawdę, no nikt by tego nie wytrzymał. I to jest, moi drodzy, nacisk opinii publicznej. I to nie to, że widzimy to na amerykańskich filmach, no my to widzimy, bo to jest prawda. Tam tak to działa. To jest nacisk opinii publicznej, prawdziwy nacisk, a nie jakieś tam nie wiadomo co. No i co mi powiedział ten redaktor naczelny, kończąc tą przydługą odpowiedź? A wiesz, ile by to kosztowało? Wiesz, ile kasy, żeby tak opłacać takich, wiesz, reporterów, którzy będą tak stali? Ja mówię, no ale wiesz, to się opłaca Polsce, warto za to zapłacić. To jest nacisk opinii publicznej. Gdybyśmy tak naciskali wszystkich populistów, no to nie byłoby tego, co było. Nie przemawia do mnie argument, że wiesz, ile kosztuje opłacenie fotoreporterów. No, zresztą nawet miałam okazję mu powiedzieć, słuchaj, no nie płaciliście fotoreporterom, no to teraz zapłacicie Kaczyńskiemu haracz, nie? Albo Polska zapłaci za was, jak PiS wygra trzeci raz wybory. No nic nie odpowiedział, więc smutna odpowiedź na pana pytanie. Ja tylko dodam, że między innymi Radomir Wit i pani redaktor Dobrosz-Oracz, no oni nam dostarczają właśnie takich materiałów, ponieważ oni zadają konkretne pytania, cisną tych polityków i stąd my też możemy usłyszeć takie odpowiedzi, których nigdy byśmy nie usłyszeli, po prostu gdzieś w tych pięknie deklamowanych wystąpieniach prasowych, które tak naprawdę nic nie wnoszą, to jest propaganda polityczna. Oddaję pani redaktor, kończy nam... Dobrosz-Oracz jest na przykład 50 pod domem jakiegoś polityka. No właśnie. Przecież to jest nacisk. Na tym polega nacisk. Możemy jeszcze chwilę, jeśli chcecie. Bo dopiero jeden pan. Tak. Tak, jest mnóstwo łapek i chętnie tutaj widzę, słuchacze chcieliby zadać to pytanie. Teraz Ania. Zapraszam, Ania. Dobry wieczór, Pani Elizo. Nasza rozmowa poprzednia rzeczywiście była niedokończona, jak widać. I na poprzedniej audycji Pani redaktor wspominała o Radku Grucy, a jeżeli chodzi o Tomasza Piątka, to będzie u nas w czwartek, więc zapraszam. Jak mówiliśmy o Panu Bartoszu Węglarczyku, to on nam odpowiedział, że może po kampanii do nas przyjdzie, bo do wyborów media są przedmiotem politycznej walki. Ja sobie pozwolę tego nie skomentować, natomiast mam inne pytanie, bo tak, dzisiaj w Parlamencie Europejskim miała się odbyć debata, pewnie się odbyła, jeszcze nie patrzyłam, co tam zostało powiedziane, na temat slapu. I jutro będzie głosowanie na temat ochrony dziennikarzy, aktywistów i
i tak dalej. Ja sprawdzę, jak to będzie wyglądało, ale ja chciałabym dorzucić jeszcze cegłę do tych zarzutów, do tych mediów tak zwanych mainstreamowych, bo my tutaj bardzo często mówimy o mediach lokalnych, pytamy tych polityków czy samorządowców o media lokalne, ponieważ to właśnie samorządowcy i politycy zaorali media lokalne, pozwalając na wydawanie gazety przez samorządy. Więc jest to robienie propagandy za nasze własne pieniądze. My finansujemy tę propagandę, natomiast te media lokalne, które rzeczywiście mogą sprawować tą kontrolę, no po prostu padają jedno po drugim. I teraz pytanie, czy którykolwiek z takich dziennikarzy właśnie mainstreamowych, czy jakieś media mainstreamowe, przecież pod tym apelem w obronie telewizji Trwam podpisały się też takie redakcje, no mikroredakcje powiedziałabym. I mój zarzut jest taki, gdzie te duże media w obronie tych małych mediów z kolei? Przecież to jest jeden system, przynajmniej tak to powinno być, tej kontroli społecznej w sumie też. No nie, jesteśmy świadkami historii, ludzie są ludźmi, odbywa się dokładnie to, co się odbywało na Węgrzech. Właścicielami dużych mediów są koncerny, które na tym zarabiają i ich główną misją jest zarabianie pieniędzy, a nie walka o wolność słowa, taka jest prawda. I to nie jest tak, że nie wiem, no ja jestem na jakiejś krucjacie przeciw dużym koncernom, w ogóle samobójcze to, co mówię, no bo to są jacyś potencjalni pracodawcy, więc już wiadomo, że nigdy nigdzie nie dostanę pracy, ale no okej, okay, jakby są rzeczy ważne i ważniejsze. No, na szczęście należy do tych dziennikarzy, stąd też pewnie czuję się niezależna, którzy potrafią coś innego robić poza dziennikarstwem i po prostu wiem, że może przyjść taki czas, że będę dziennikarstwo wspominać jako wspaniałą przygodę, ale poradzę sobie w życiu robiąc coś innego i może dlatego tak się tu mądrzę po prostu. O. Ale w normalnej sytuacji, no właśnie, w normalnej sytuacji nie powiedziałabym tego, co powiedziałam, no bo przecież wiadomo, że po tym, co mówię i piszę, no to już żaden koncern żadną porządną pensją mnie nie zatrudni, nie da mi żadnego programu, jestem po prostu skończona. No więc to jest część odpowiedzi oczywiście na pani pytanie. Koncerny robią interesy, a dziennikarze zatrudnieni w koncernach są po prostu no, pracownikami. Wszyscy chcą mieć klikalność, wszyscy chcą mieć przychody z reklam, bo tak się zarabia i nikt nie będzie umierał za jakąś wolność po prostu, zwłaszcza, że w dobie technologii ta wolność jest już potrzebna niewielu. Bo tutaj może powiem coś obrazoburczego, ale komu jest potrzebna wolność? Może to dla was, dla ludzi zainteresowanych polityką, dla mnie jako dziennikarki, pasjonatki, to brzmi obrazoburczo, ale ja się też w pewnym momencie z życia zorientowałam, że wolność jest potrzebna mi, paru innym dziennikarzom, pisarzom i ludziom interesującym się polityką, w kilku procentom ludzi, bo w Polsce są badania, że około chyba 7% ludzi tak się bardzo żywo interesuje polityką. No może teraz trochę więcej przed wyborami, ale generalnie niewiele. W naszej bańce się wydaje, że wszyscy, ale prawda jest taka, że niewiele osób. I tej garsteczce ludzi potrzebna jest wolność. Kto, przepraszam, zauważy ograniczenia w wolności w wyrażaniu poglądów? A jak myślicie, ilu Polaków ma wielką potrzebę wyrażania swoich poglądów? Szczerze, większość nie ma. Ilu dziennikarzy ma potrzebę wyrażania poglądów, a ilu wyraża? Ile macie dużych redakcji? No zbierzcie, popatrzcie, co tam piszą, co tam mówią. Ilu macie takich wielkich, niezależnych publicystów, czy ludzi, którzy mają straszną potrzebę manifestowania tych swoich poglądów? Walczymy o wielką rzecz jak wolność, ale ona jest potrzebna nielicznym, dlatego tak ciężko no, rozbujać społeczeństwo, na przykład politykom opozycji, w obronie wolności, bo to są wartości abstrakcyjne, one są wielkie, doniosłe, ale abstrakcyjne, a bliższa ciału koszula, po prostu. System medialny działa tak, jak widać na Węgrzech, ja lubię się do tego odwoływać, bo no, po prostu to naprawdę widać, co autorytarna władza robi z mediami. Część mediów została wykurzona, część została zlikwidowana, część została wykupiona przez biznesmenów związanych z Orbanem, którzy nie wydawali się związani z Orbanem na pierwszy rzut oka, no ale po bliższym zbadaniu okazało się, że są związani z Orbanem i kupili media.
A część dużych koncernów, na przykład Ringier Axel Springer na Węgrzech, po prostu przestał się zajmować jakoś strasznie polityką, a zaczął się zajmować lifestyle'em. Przeszedł na lifestyle, nie zlikwidował tam interesów, ale po prostu pozamykał tematy polityczne i skupił się na tematach tam prasie kobiecej, lifestyle'u i tak dalej. I żyje, robi interesy i ma się dobrze. No tak chodzi świat, po prostu tak chodzi świat. Trzeba, nie mówię tego po to, żeby na to narzekać, trzeba sobie z tego zdawać sprawę. Jeżeli chce się osiągnąć sukces i na przykład wywalczyć wolności w świecie, który tak właśnie chodzi, to nie ma co się na to oburzać, tylko trzeba przyjąć to do wiadomości i działać w tych warunkach. I wtedy dopiero te działania mogą być skuteczne. W obecnej sytuacji prawdopodobnie tylko nacisk opinii publicznej na duże media, co się teraz poniekąd dzieje, tylko ja w ogóle nie wiem, czy to wychodzi poza bańkę twitterową. Gdyby w tej chwili podniósł się taki sprzeciw przeciwko temu, jak zachowują się duże redakcje, dziennikarze niektórzy, gdyby ludzie zaczęli otwarcie o tym mówić, czy nawet, nie wiem, wychodzić na ulicę i domagać się też innej pracy dziennikarzy, co się oczywiście nie stanie, to być może ten nacisk opinii publicznej spowodowałby zmianę postawy właścicieli mediów. Ja generalnie, to już powiem na koniec, coś smutnego, uważam, że żyjemy w czasach zmierzchu dziennikarstwa. I często to sobie mówię, że czuję się bardzo zaszczycona, naprawdę bardzo się cieszę, bo to jest zawód, który kocham. Gdybym mogła być dziennikarką w wolnym kraju, to byłabym nią do końca życia. To jest zaszczyt być dziennikarką, tak uważam. Uważam, że ta praca wykonywana w prawidłowy sposób to jest najwspanialszy zawód na świecie. Niesamowicie potrzebny, ważny, misyjny i po prostu kocham ten zawód. I uważam, że jestem świadkiem zmierzchu dziennikarstwa. Cieszę się, że mogłam go wykonywać. Myślę, że na starość, jak dożyję, będę to wspominać z łezką w oku, bo myślę, że moja starość już będzie w świecie, w którym nie będą ludzie pamiętać, że dziennikarstwo było kiedyś takim zawodem. Trochę będzie jak w seksmisji, że wsadzę wnuczkę na kolana i powiem, chodź wnusiu, opowiem ci, jaką babcia była, jak się kiedyś robiło dziennikarstwo. Myślę, że to będzie zanikający zawód, bo nie jest potrzebny. Ludzie będą żyli w technologiach. Pewnie będzie coś w rodzaju technologicznej dyktatury i nikt nie będzie już zwracał uwagi ani na wolność, ani na prywatność. Myślę, że gdzieś generalnie patrząc w szerszej perspektywie idziemy w tę stronę. No ale póki co tu i teraz mamy problem Kaczyńskiego i mediów niepracujących jak należy na głowie. Dziękuję bardzo. Igorski teraz, później Michał i Władimir. Dobry wieczór pani dziennikarz. Oczywiście chciałbym pani powiedzieć również, że również jestem pani fanem i bardzo często panią słucham, obserwuję. Bardzo mi się podobają pani wypowiedzi, czasami radykalne, czasami mniej radykalne, ale bardzo lubię. Chciałem tylko powiedzieć, że muszę się z jedną sprawą nie zgodzić. Po pierwsze, redakcje nie mają takich problemów finansowych, jeżeli chodzi o zdobywanie materiału i pani o tym doskonale wie, chociażby biorąc pod uwagę wszystkie tytuły te komercyjne, które zdobywają materiał w taki sposób, że wysyłają po prostu paparazzi i on ma płacone za zdjęcie, a nie za to, że gdzieś jedzie, to jest pierwsza rzecz i większość redakcji się w ten sposób posługuje. Zresztą muszę pani powiedzieć, że moja wiedza akurat jest na temat tych informacji populistyczna bardzo szeroka i wiem, że redakcje dysponują zdjęciami, materiałami na temat różnych tak zwanych person, artystów, aktorów, tudzież celebrytów. Natomiast ich nie upubliczniają z tego powodu, że nie chcą komuś zrobić krzywdy albo upubliczniają wtedy, kiedy chcą. Ja chyba o tym innym mówiłam, bo mam wrażenie, że ja nie mówiłam w ogóle nic o tym. Ja mówiłam o tym, że po prostu powinni fotoreporterzy spać pod domami ludzi, którzy... Oczywiście, że tak. Dokonują tego nadużyć, zdania, no i odpowiedziano, że wiesz, no to kosztuje. No. A nie, ja mówię tylko tyle, że nie zgadzam się z tą wypowiedzią tego redaktora naczelnego, który powiedział, że to kosztuje. Rozumiem. To kosztuje później. Rozumiem. W momencie, kiedy się z tego korzysta. Również się zgadzam, że no, Tomasz Piątek jest w tej chwili chyba jedynym walczącym tak na 100% człowiekiem, który no, podaje jakieś informacje. I ja osobiście nie wiem dlaczego, i to jest pytanie do pani. Dlaczego nasza opinia publiczna w ogóle mam wrażenie, że tego nie czyta? To są tak dramatyczne wręcz informacje, które płyną od strony pana Piątka,
że uważam, że one powinny być codziennie po prostu tłuczone w tych mediach. Mało tego, ostatnio była taka sytuacja z fabryką trotylu, nie pamiętam jak ona się nazywała, gdzieś tam w okolicach, wszystko jedno. W każdym razie doszło do jakichś przecieków, jakieś komputery były zahakowane, gdzieś te informacje gdzieś tam wypływały, fabryka współpracuje z NATO, w ogóle jakiś kipisz totalny. Wiem, że Onet puścił informacje na ten temat, natomiast reszta mediów w ogóle praktycznie milkła na ten temat. Faceta w końcu tego byłego prezesa zabrało CBA, też nie wiadomo dlaczego CBA, nie ABW, to już inna inszość, ale cisza, po prostu kompletna cisza, tak jakby naszą publikę po prostu to nie interesowało. Ja się pytam, dlaczego? Myślę, że publikę to bardzo interesuje, bo książki Tomka Piątka się rozeszły w bardzo imponującym nakładzie. Tomek ze wspólnikiem założył wydawnictwo i zarobił dobrze na tych książkach, w tym sensie, że one mają i miały bardzo wielu odbiorców i czytelników, więc ja uważam, że opinia publiczna się interesuje. Natomiast jest widoczna blokada w mediach mainstreamowych i tu nie odpowiem panu na to pytanie, bo nie rozumiem. Tomek był może za dwa razy w TVN-ie i to tylko wtedy, kiedy nie była mowa bezpośrednio o nim i o jego pracy dziennikarskiej, tylko gdzieś tam, żeby coś skomentować pobocznego, wesprzeć swoim autorytetem. Ale to wszystko. Ja też uważam, że takie tematy powinny być na czołówkach, absolutnie nie schodzić z czołówek faktów po faktach, z Onetu, Wirtualnej Polski, w ogóle każdego możliwego portalu i to po prostu do skutku, dopóki się, nie wiem, nie odpowie na pytanie, czy ten Antoni Macierewicz jest tym rosyjskim agentem, czy nie jest. Bo już na Zachodzie, w Ameryce znani dziennikarze, blogerzy stawiali to pytanie, tylko w Polsce to jest ciągle jakieś strasznie odważne i kontrowersyjne pytanie. Po prostu dopóki nie uzyskamy odpowiedzi, dopóty to pytanie i wiele, wiele innych podobnej rangi i wagi powinno być stawiane, nie wiem, dlatego ja bym się sama chętnie dowiedziała, ja naprawdę bardzo chętnie bym się spotkała z osobą zarządzającą na przykład faktami i zapytała, słuchaj, czy faktami po faktach, dlaczego na przykład nie siedzi u was non-stop Tomek Piątek i wielu innych dziennikarzy, Grzegorz Rzeczkowski, paru innych jeszcze fajnych takich mówiących o tych powiązaniach z Rosją, co się dzieje, o co chodzi? Za mało nagród dziennikarskich dostali na świecie, bo dostali wszystkie najlepsze. Każdy proces wygrany, żadnego nie przegrali. Jeden chyba Tomek przegrał, ale to jakiś nie o meritum sprawy, tylko tam na jakieś coś tam, na jakimś czymś niefortunnym, ale to kilkadziesiąt procesów wygranych. O co chodzi? Totalnie wiarygodni dziennikarze, dlaczego nie ich nie zapraszacie? Dlaczego nie mogą mówić o tym, co odkryli? Nie rozumiem tego. Myślę, że jest jakiś powód, którego nie znam, boję się go nawet domyślać, to oczywiście sarkazm, bo wcale się nie boję, no ale nie mam dowodów, więc nie będę snuć przypuszczeń, ale tak, tajemnicza sprawa, bardzo niepokojąca, to jest bardzo niepokojące, jeśli w kraju się robi taki drugi obieg, że wiadomo, że są jakieś informacje, że one są ważne, że one są wstrząsające, a media udają, że nie ma sprawy. To jest dla mnie, to jest bardzo niepokojące. I trzeba to robić w podziemiu, trzeba to robić w drugim obiegu i trzeba uchodzić za jakąś dziwną, kontrowersyjną personę, żeby w ogóle poruszać taki temat. To powinno być w mainstreamie. To są wiarygodne, sprawdzone informacje, wiarygodni, sprawdzeni dziennikarze, nagradzani międzynarodowymi nagrodami, należącymi do ścisłej czołówki europejskich i światowych dziennikarzy, tylko nie w Polsce. Nie rozumiem. Dziękuję bardzo. Michał Harżyński, zapraszam. Dobry wieczór, panie redaktor. Ja pociągnę ten wątek hipotezy. Ja mam dwie hipotezy. Pierwsza to jest, obie dotyczą pewnego układu. Pierwszy dotyczy układu w sprawie nowelizacji ustawy o VAT. Pojawiły się apele i z wydawców prasy jakiś czas temu o zmniejszenie VAT-u na prasę. Rząd spuścił te apele do śmietnika. Ale one wracają. Być może wydawcy prasowi oraz wydawcy internetowi rozmawiają o obniżeniu VAT-u na reklamę. To byłoby dla wydawców korzystne. Być może, nie wiem tego. Chodzi mi o hipotezę. Druga hipoteza jest taka, że trwają rozmowy między rządem a wydawcami in gremio w sprawie wdrożenia dyrektywy o prawach autorskich na jednolitym rynku cyfrowym
W skrócie chodzi o to, żeby wujek Google, wujek Meta, Instagram, TikToki i tego typu rzeczy płaciły mediom za linkowanie i wykorzystywanie materiałów dziennikarskich. Tam jest problem bardzo ścisłego lub bardzo luźnego wdrożenia dyrektywy. Jeżeli będzie bardzo luźno wdrożona, to media dostaną skórkę od banana. Jak będzie wdrożona bardziej ściśle, to będzie to cały banan. I moja hipoteza jest taka, że być może wydawcy prowadzą te negocjacje z rządem i dlatego chcą być w miarę mili, żeby ta dyrektywa w miarę szybko z rządu do parlamentu wyszła. Gdyby tak było, to od strony biznesowej ma to jak najbardziej sens. W biznesie się dokładnie tak robi. Natomiast od strony misji dziennikarskiej, czyli prawa społeczeństwa do informacji, zwłaszcza w obliczu domykającego się autorytaryzmu, no to nie byłoby dobrze. Nie brzmi to niestety nieprawdopodobnie. Jakiś dziennikarz śledczy powinien to zbadać? Powiem, papiery tak? wisiały, ustawa spadała z prac rządu, wracała. Minister Gliński w maju wprowadził pewne poprawki i prace stoją, ale się ruszają podobno. Nie wiem, czy się kiedykolwiek dowiemy. No na to panu nie odpowiem, ale mówię, hipotezy nie są, żadna hipoteza nie jest nieprawdopodobna. A ja w ogóle wierzę, że jeśli nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o pieniądze. Uważam, że to się prawie zawsze sprawdza. Dobrze, postawmy tu kropkę. Zapraszam teraz Irka. Irek? Dzień dobry. Tyle tematów, że w głowie się kręci, no ale dobra. Jeśli chodzi o Piątkę, to oczywiście jest hipoteza, że tematy, które Piątek porusza, mogą być niebezpieczne. I to dokładnie w tym słowa znaczeniu. Jeśli tak jest, to jest naprawdę przerażające. No ale powiedzmy, że Piątek jest z jakiegoś względu niewygodny dla mainstreamu. Okej, ja to rozumiem, rozchodzi się w drugim obiegu. Nie wiem, jaki był nakład książek, nawet jeżeli było to kilkaset tysięcy, no to niestety to wciąż nie jest... Zresztą no wiemy, jak jest czytelnictwo w Polsce. Dała telewizja TVN. Jeżeli nakład jest kilkaset tysięcy, to zapewniam, że przez miesiąc parę wieczorów faktów po faktach zapewni milionowy odbiór tych treści. Zgadzam się kompletnie. No nie ma. Zgadzam się kompletnie, bo wiemy, że czytelnictwo w Polsce jest w czarnej... nieważne czym, no ale zostawmy ten temat. Ja chciałem się spytać o coś innego. O spojrzenie z zewnątrz, bo mówimy o kryzysie dziennikarstwa jako takiego, ale mi się wydaje, że w Polsce mamy jeszcze jedną rzecz. Mamy kryzys też odbiorców wiadomości, czyli opinii publicznej. A dlaczego tak mówię? Ponieważ dlaczego Superstacja została zamknięta, przejęta, zostawmy to też nie jest ważne, ale nawet wtedy, kiedy funkcjonowała, to jednak Superstacja jako chyba jedna z niewielu takich nawet nie wiem, jak to nazwać, bo w większości to była jednak internetowa telewizja, a to Superstacja, ale była niszowa, a to była jedno z niewielu miejsc, które nie miało charakteru sensacyjnego, tylko była to taka najnormalniejsza, fajna publicystyka. Po prostu publicystyka polityczna, gdzie bardzo rzadko się albo w ogóle się nie widziało polityków. Były to rozmowy z przeróżnymi ekspertami, z przeróżnymi opiniami. Idealny format, ale znaczy ja oglądałem Superstację jeszcze jak nie byłem w Polsce, oglądałem ją przez internet, zanim to było modne, ale to było coś, co było warto patrzeć, nawet jeżeli się nie zgadzaliśmy z 50% tego, co tam było. No już nie ma, no niestety ja wiem, ubolewam bardzo. Ale to nie jest jedyny przykład.
polityka, która w sumie jest mainstreamowa, moim zdaniem nie ma czytelnictwa na poziomie, jaki poziom zawartości by w sumie gwarantował. No, ale jaki też poziom oglądalności? Nie wiem, ja nie mogę. Ja wiem, dlaczego ja przestałam być, sorry, że wchodzę w słowo, widzem, widzką TVN24. No bo ja już nie mogłam na to patrzeć. Ja po prostu, jaki jest poziom programów publicystycznych z Bielanem i Czarneckim? Ja nie mogę na to patrzeć, sorry. Ale to nie jest tak, że my nie mamy fantastycznych rozmówców. To nie jest tak, że nie można zaprosić intelektualnych żyleć po obu stronach, żeby była jasność. Ja absolutnie nie postuluję, żeby nie zapraszać prawicy. Można, ale oczywiście, intelektualne żylety nawet tam. Można zaprosić po obu stronach intelektualne żylety i zrobić ostrą dyskusję, która też wzbudzi emocje i przyciągnie widzów, ale będzie fajna, będzie ostra, ale też będzie inteligentna. Dlaczego się tego nie robi? I merytoryczna w pewnym sensie. Znaczy właśnie ja tutaj chciałem zapytać, czy jest to tylko kryzys dziennikarstwa, czy jest to kryzys odbiorcy? Bo to, co Przemek Szubartowicz robi, przecież wiadomo co, no niestety musiało umrzeć. Nie miało ani wystarczającej oglądalności czy czytelnictwa. No dobrze, to powiem. Ja nie wierzę w kryzys odbiorcy. To nie jest tak. W każdym kraju, ja tak uważam, ludzie żywo interesujący się polityką, myślę, że stanowią mniejszość i stanowią, nie wiem, około 10%, może 7, może 12, ale pi razy drzwi około 10%. To nie jest tak, że na przykład Amerykanie jakoś strasznie interesują się polityką. Znam ludzi mieszkających w Stanach i oni mówią, że oni mają znajomych po 15 lat, z którymi grillują co weekend i nigdy nie rozmawiali o polityce. Ludzie na całym świecie, w demokratycznych krajach zwłaszcza, zajmują się głównie swoim życiem. Zawsze jest tak i powinniśmy być tego świadomi, że bardzo żywo zainteresowani polityką do tego stopnia, żeby śledzić codziennie, w ogóle rozmawiać o tym, wiedzieć co się dzieje, to jest niewielki procent ludzi i tak powinno być. I w zdrowym kraju tak powinno być. No, między innymi ludzie nie muszą się tym zajmować, bo w zdrowym, normalnym kraju zajmują się tym kontrolujące władzę, czwarta władza, stąd nazwa, patrzące władzy na rękę media. Tyle, po to my jesteśmy, żebyście wy na co dzień nie musieli się tym zajmować. Jeżeli my dobrze spełniamy swoją rolę, to właśnie ludzie sobie mogą spać spokojnie, zajmować się szydełkowaniem, wystawami psów i chodzeniem z dziećmi na przedstawienia. Bo wiedzą, że ludzie, dziennikarze po prostu gryzą trawę i robią wszystko, żebyście wy mogli żyć w bezpiecznym kraju, że żadna afera nie zostanie niezauważona. Jeżeli jest tak, jak pan mówi, a jest tak, że no właśnie, ogląda się te programy i tam dalej, a tam po prostu mydło i powidło w sytuacji, kiedy płonie kraj, no to nie jest przypadek. No to ktoś tak zdecydował. Są wydawcy, są producenci, są szefowie działów, są szefowie pionu informacji. Ktoś podejmuje te decyzje. Po prostu. Ktoś decyduje. Media wybierają tematy do debaty. Nie ma złej publiki. Ja na przykład zauważam, pamiętam, opowiem anegdotę z Superstacji. Pamiętam, że jak się zastanawialiśmy z ówczesnym szefem nad formułą programu, to pamiętam, że pomysł mojego szefa był taki, żebym została drugą Moniką Olejnik. I on powiedział, nie, no wiesz, ty będziesz lepsza, ty jesteś w ogóle ostra babka, bystra, wiesz, ty po prostu będziesz taką lepszą, młodszą Moniką Olejnik, będziesz tam robiła rzeźnie, taki ring. A ja mu wtedy powiedziałam, słuchaj, ale ja nie będę robić takich programów, bo ja nie chcę robić takich programów. I pamiętam bardzo dobrze długą dyskusję, jaka się wywiązała, gdzie ja mu tłumaczyłam, ja nie, w ogóle powiedziałam mu, słuchaj, ja nie czuję takich programów. Jeżeli czujesz taki format i chcesz kogoś takiego, to zatrudnij sobie kogoś innego, bo ja nie będę robić takich programów. Ja nie chcę zapraszać ludzi po to, żeby być z nimi na ringu, się przekrzykiwać, wiesz, zakrzykiwać. Nie, ja po prostu tego nie chcę. Ja chcę robić programy, do których będę zapraszać ludzi, z którymi się zgadzam i z którymi się nie zgadzam, ale żeby to były mądre programy. Wierzę, że mogę zrobić program i mądry, i fajny, interesujący. No i muszę przyznać, że mój szef nie był totalnie do tego przekonany, uważał, że ja się mylę i dał mi miesiąc czy dwa, już nie chcę tutaj zmyślać, ale powiedział, słuchaj, szanuję cię, okej, kompletnie uważam, że się mylisz, uważam, że twoje mądre rozmowy, w ogóle nikt tego nie będzie oglądał, ale okej, masz studio, rób co chcesz i za miesiąc czy tam za dwa wrócimy do rozmowy, ja po prostu ci przyniosę wyniki oglądalności.
Bo wiesz, my generalnie tu też zarabiamy pieniądze i fajnie, jak będzie dobry program, ale ty się musisz też oglądać. Więc jeżeli po miesiącu czy dwóch siądziemy nad wynikami i się okaże, że ja miałem rację, to zrobisz, co ci każe. Zrobisz taki program, jak ja chcę. A jeżeli się okaże, że ty miałaś rację, to pociągniemy to dalej. No i co się okazało? I okazało się, że ja miałam rację, bo program Nie ma żartów, zresztą inne programy, Szpile i Gilotyna, były zawsze w topie najlepiej oglądanych programów. Czasem były na pierwszym miejscu, czasem na drugim, czasem na trzecim. No to były trzy programy. Czasami było tak, że Nie ma żartów było na pierwszym, Gilotyna na drugim, a Szpile na trzecim. To była absolutna czołówka oglądalności Superstacji. I jak wiecie, ci, którzy oglądali, te programy leciały kilkanaście lat. I nie leciały kilkanaście lat, nie wiem, dlatego, że ja miałam jakiś fajny układ z szefem, czy byłam jego kochanką, bo nie. Tylko dlatego, że po prostu się oglądały. Czyli i media zarabiały, bo szef był zadowolony i były reklamy i były przychody i tak dalej. I ja zarabiałam swoją pensję i widzowie byli zadowoleni, bo oni też zarabiali, bo byli poinformowani. Czyli można, można. Dlatego ja nie wierzę w to, co mówią niektórzy dziennikarze, że no nie, no publika jest trudna i mądrych rzeczy ludzie nie słuchają. Ja uważam, że tak mówią leniwi dziennikarze. Bo żeby zrobić inteligentny, ciekawy show, to się trzeba po prostu napracować. To trzeba się parę godzin do tego programu przygotowywać. Ja pamiętam, ile razy słyszałam teksty typu, a ty to masz fajną pracę, wystroisz się, wiesz, ładna dziewczyna, wystroisz się, pogadasz sobie 20 minut i idziesz do domu. No super robota dla dziewczyny. Ja mówię, ale wiesz, że ja się do tych programów przygotowuję wiele godzin dziennie, nie mówiąc o wstępnych rozmowach z gośćmi, żeby się też przygotowali, żeby potem nie było, że ja chcę rozmawiać o jakiejś ustawie, a ktoś mi powie, że nie czytał, czy coś takiego, bo jak ja go uprzedzę, że będziemy rozmawiać o tej ustawie, on mi na antenie powie, że nie czytał, no to ja go ośmieszę przed widzami i powiem, no ale prosiłam pana, żeby pan się przygotował. I tak dalej, więc jakby no to była po prostu ciężka robota, no nie mówiąc o tym, że trzeba ćwiczyć intelekt i trzeba być czujnym i trzeba umieć ripostować i trzeba się samemu cały czas dokształcać. To jest robota 24 godziny na dobę. Każdy film, każdy dokument, który oglądam. Ja do dziś mam takie wyćwiczone spojrzenie na świat, że zawsze jestem w pracy. To jest, mózg pracuje w taki sposób, że cokolwiek się dzieje, ty to trawestujesz, ty to przetwarzasz i myślisz, że może ci się przyda w filmie, w programie, w felietonie. A dlaczego tak było? Dlaczego ta osoba tak powiedziała? To jest niekończąca się praca. Tak dobrze wykonywana. No i dlatego dziennikarze tego nie chcą, no bo łatwiej jest zaprosić dwóch polityków, niech się kłócą, a ja sobie faktycznie przyjdę, posiedzę 20 minut i pójdę do domu. Ale żeby zrobić program, gdzie można jak równy z równym pogadać z ludźmi i jeszcze ich docisnąć i jeszcze im wykazać, że się mylą, jeśli się mylą, no to jest po prostu wielogodzinna robota i moim zdaniem dziennikarzom się po prostu nie chce i potem zaczynają się gadki, że jest słaba publika. Publika jest bardzo inteligentna w Polsce i już, widzicie, ja nie umiem krótko odpowiadać na pytania. I jeszcze jedną rzeczą się różni polska publika od zachodniej na plus, że były nawet na to jakieś tam badania mi kiedyś gdzieś przemknęły, że Polacy się bardzo interesują polityką ponadprzeciętnie mimo wszystko, mimo że nawet u nas to jest mniejszość społeczeństwa, ale w porównaniu do społeczeństw zachodnich dużo więcej Polaków rozmawia codziennie przy stole o polityce, emocjonujemy się polityką. Jest pole do popisu dla fajnych dziennikarzy, którzy potrafią zrobić show i dobry program polityczny. Tak uważam. Nie kupuję tego, że Polacy... Ja zabrałem strasznie dużo Irku. Czasu, ale krótkie jeszcze pytanie. Irku, ale... Chciałem tylko się dowiedzieć, jakiego rzędu była oglądalność Szpil, Nie ma żartów i Gilotyny, bo one wszystkie mniej więcej w tym samym były, jeśli to nie tajemnica. Już tak, aż tak dobrze nie pamiętam. Pamiętam, że Nie ma żartów około 150 tysięcy. To się oczywiście wahało, no bo były programy, które się mogły oglądać w 50 czy 100 tysiącach, były programy, które się oglądały w 200. Ale to były takie przedziały między kilkadziesiąt a, nie wiem, 150, kiedyś pamiętam chyba 200 tysięcy, co być może nie wydaje się szokujące, no ale to dla porównania powiem, że na przykład Kropka na D między, nie wiem, 250 a 500 tysięcy ma. Bo ludziom się też wydaje, że, czy miała wtedy, kiedy ja miałam dostęp do wyników oglądalności, bo to też często się spotykałam z tym, że ludzie myśleli, że on ma pewnie z 6 milionów oglądalności. No nie.
Fakty, najbardziej sztandarowy program TVN-u, miewał pojedyncze wydania, gdzie miał na przykład 5 milionów, a to faktycznie taki sztandar, cała Polska to oglądała. Ale też no nie 30 milionów, czy nie 10 milionów, czy nie 20 milionów, tylko 5 milionów. A takie już programy publicystyczne, najbardziej oglądane było Szkło Kontaktowe, które miało tam po 600 tysięcy, no a Kropka nad i różnie, tak, miewała 100 czy 150, miewała 300, a najlepsze wydania miewały po 500. No i teraz sobie porównajcie maleńką superstacyjkę, która nie miała reklamy, która nie miała marketingu, która w ogóle nie miała niczego i wiedzieli o niej tylko pasjonaci, i nagle programy, które mają, nie wiem, 80, 100, 150 tysięcy oglądalności. No duma, po prostu to była duma, nie? Super, dziękuję bardzo. Schodzę na słuch. Dziękuję. Nie chcemy zamęczyć tutaj pani redaktor, tak, więc powoli, ja proponuję. Dokładnie, więc mamy trzy łapki w górze i to będą ostatnie, ale bardzo was proszę, drodzy słuchacze, o króciutkie pytania. A jak pani redaktor też ma ochotę na krótkie odpowiedzi, to również tak zapraszam. Więc tak jest. W takiej kolejności Władimir teraz, później będzie Tadeusz i Roman na sam koniec. Zapraszam. Dziękuję bardzo, witam wszystkich. To będzie bardzo naiwne pytanie. Pani Elizo, pani powiedziała, że w tak smutnym, że tak powiem, głosikiem powiedziała pani, że dziennikarze po prostu też boją się wychylać, bo mają swoje życie, mają swoje problemy. Ja tak sobie w tym momencie, kiedy pani to powiedziała, sobie od razu przypomniałem tą biedną dziennikarkę węgierską, która z łzami w oczach opowiadała, kiedy już nią nie była, jak zrezygnowała z pracy w stacji publicznej, ponieważ zrozumiała, jak bardzo przyczynia się do tego zła, które się tam w Węgrzech dzieje. Czy nie jest tak, że czas na to, żebyście wy, dziennikarze właśnie, te żylety tak naprawdę informacji, spróbowały ustanowić jakiś wspólny front, żeby mimo wszystko stworzyć jakiś nacisk na wydawców, bo faktycznie no, pali nam się pod nogami i tak naprawdę... Jeśli PiS pójdzie na trzecią kadencję, to niewielu z was tymi dziennikarzami przynajmniej w tej formie pozostanie. No, czy nie czas, żeby po prostu naprawdę przewrócić stolik i zamieszać w tym interesie? I czy to jest w ogóle możliwe? Myślę, że naiwne nie pytanie. Jest możliwe. Krótko. Nie jest to możliwe z wielu różnych powodów, o których nie ma czasu mówić. No ja już jestem de facto poza mediami, robię sobie felietony na YouTubie, piszę jeszcze na temat. W Radiu Nowy Świat pracuje niepolitycznie, ale no ludzie, którzy pracują w dużych redakcjach i tak dalej, to nie jest możliwe. Media w Polsce funkcjonują w taki sposób, że to nie jest możliwe. Ja pamiętam, jak chciałam do programów Superstacji zapraszać znanych dziennikarzy TVN-u, żeby poopowiadali o dziennikarskich śledztwach, które robią, to słyszałam odpowiedź, że TVN nie pozwala swoim dziennikarzom chodzić do innych mediów. Ja zbaraniałam i powiedziałam, ale dlaczego? Przecież ja chcę wam zrobić... reklamy tak naprawdę. Dziennikarz wasz przyjdzie do innej stacji, przecież będzie podpisany, że jest dziennikarzem TVN-u. Będziemy mówić o śledztwie, programie, który robił na waszej stacji. Po prostu chcę, żeby moi widzowie też o tym usłyszeli, bo no może nie każdy mimo wszystko widział ten program i wie. Chcę, żeby to się rozeszło. Tak to właśnie rozumiałam. Nie, bo my mamy taką politykę. Przez bardzo wiele lat w Polsce obowiązywała polityka, która w niektórych redakcjach jest nadal, że jak się puszcza cudze tematy, to się tego nie podpisuje. Czyli jak Onet zrobi dobry materiał i TVN to puszcza, to po prostu to bierze, jakoś trochę przerabia i nie podpisuje, że to Onet. Dopiero niedawno się to zmieniło relatywnie. Zaczęto po prostu brać materiały, tematy wyszukane przez konkurencję i uczciwie podpisywać, że to jest to są niebywałe rzeczy. Ja w ogóle jak o tym usłyszałam po raz pierwszy wiele lat temu, ja po prostu nie mogłam w to uwierzyć. Nie mogłam w to uwierzyć. Jest wieloletnia tradycja niewspółpracowania, jest wieloletnia tradycja rywalizowania. Nie sądzę, żeby w tej chwili, jak za pstryknięciem po prostu palców, to się zmieniło. Nie sądzę. I też myślę, że właściciele mediów, wydawcy nie pozwolą na to dziennikarzom, którzy nawet chcieliby to zrobić, bo myślę, że dziennikarze by chcieli, ale nie pozwoli im się na to.
Polacy są ustawiani tak, żeby rywalizować. Jesteśmy bardzo statusowym społeczeństwem, rywalizującym. Tak to jest wszystko poustawiane, także w mediach. Media nie są wyjątkiem. No i niestety. A ludzie tego nie rozumieją, bo ludzie często mówią, panie Lizo, może by pani tam z kimś coś tam, a dlaczego tam ci ludzie z TVN-u się nie zbiorą z tymi z Radia Z i czegoś nie zrobią? No ja się wtedy tylko uśmiecham i myślę sobie, okej, wyobrażenia opinii publicznej o mediach kontra rzeczywistość. Dobra, kończę już odpowiedź, bo mamy mało czasu. Dziękuję bardzo, dziękuję. Potwierdzę tylko, staramy się o jednego gościa i niestety właśnie te sprawy też wchodzą w grę, więc mogę to tylko czyli potwierdzić. To Tadeusz, zapraszam. Tak, tak. Mimo, że autorytaryzm i tak dalej, to w niczym to nie przeszkadza, no rozumiem. Dobrze, kolejne pytanie poproszę. Dobry wieczór. Ja zgadzam się też z częścią pani opinii na temat dziennikarzy, też tak zwanych wolnych mediów. Obserwuję to od dawna, też TVN24 i zauważyłem, że nie jest to stacja jakby do końca obiektywna. No już nie chodzi o to, że się zaprasza właśnie takich polityków, o których pani mówiła, jakichś Sasinów czy innych tam, nie wiem, Czarnieckich. Ale też ja zauważyłem, że jest tam jakby preferowana jest ta opcja jednej listy Donalda Tuska, Platformy Obywatelskiej, a jest taki ostratyzm Szymona Hołowni, Trzeciej Drogi, także dyskredytowanie jego właśnie też przez dziennikarzy tych tak zwanych wolnych mediów. Między innymi też i pani, bo pani też w swoich felietonach gdzieś tam ale dyskredytuje, czy oskarżała. Krytykuje? No bo to trochę tak jak Rydzyk mówi, że krytyka Rydzyka to atak na Kościół. Nie, no jeżeli się pisze w felietonie, że jest jakąś, nie wiem, czy to pani pisała, ale to, że on jest jakby tam jakąś taką opcją pisowską, czy coś takiego, nie wiem, ja dokładnie już teraz nie będę, bo nie wiedziałem, że pani będzie, pewnie bym przeczytał pani kilka felietonów, ale to, że wśród takich dziennikarzy gdzieś takie opinie, że ja PiS-owi i tak dalej, wie pani, no to tak, dla nie, mnie to jest... opinia, no jeżeli tak się zachowuje, to każdy może... No, jest taka opinia, wie pani, pani jest dziennikarką, oczywiście już nie w Superstacji, ale bardzo kiedyś lubiłem oglądać panią właśnie w Superstacji, ale to... O czym ja mówię teraz, to chyba tam Irek wspominał o Przemku Szubartowiczu. Ja nie wiem, czy pani czytała jego wywiad z Aleksandrem Chlalem. No, ale to, jakie jest pytanie? On też właśnie to powiedział o dziennikarzach, wolnych mediach, którzy dyskredytują, takie opinie, że jest jakby zwolennikiem, nie wiem, PiS-u, to się gdzieś to wszystko w tych środowiskach Platformy, w tych mediach to przewija, ale też wśród tych zwolenników. Usłabianie Szymona Hołowni spowodowało to, że rzeczywiście oni, przez te media, oczywiście oni... Ale jakie ma pan pytanie, gdyby pan sformułował pytanie, bo teraz robi pan... Dlaczego proszę o pytanie. Tak, dlaczego wy to robicie? Po prostu wiadomo, że jeżeli Hołownia nie przyciągnie tego elektoratu zawiedzionego PiS-em, a im jest słabszy, o czym ja mówię od roku tutaj na różnych pokojach i tak dalej, ale to nikt mnie tego nie słucha, to będzie ciężko zwyciężyć w tych wyborach z PiS-em. Odpowiedź jest taka, robimy to, bo jeszcze możemy, bo jest wolność słowa, a wolność słowa nie polega na tym, że ludzie mówią to, z czym się pan zgadza. Wolność słowa polega na tym, że jest wolny rynek idei i opinii, i każdy może mówić to, co myśli i argumentować. Jeżeli się ktoś nie zgadza, to po to jest pilot i po to mamy miliony już teraz prawdopodobnie kanałów na YouTubie, żeby sobie włączyć co innego. Jestem pewna, że są na YouTubie miliony kanałów, znaczy może miliony to przesadziłam, ale setki, jeśli nie dziesiątki filmów chwalących Szymona Hołownię. Na tym też polega wolny rynek opinii i idei, że się nie nazywa cudzych opinii dyskredytacją, bo to jest forma manipulacji, dokładnie taka sama, jakiej dopuszczają się na przykład hierarchowie kościelni, czy niektórzy politycy wszystkich zresztą opcji, mówiąc, że atak na mnie to jest, krytyka mnie to jest atak na coś. Nie, krytyka to nie jest atak, krytyka to nie jest dyskryminacja, to nie jest dezawuacja. To jest pomylenie pojęć i próba manipulacji.
Ja mam prawo mówić, że dla mnie działania Szymona Hołowni nie mają sensu, chyba że przyjmie się optykę, że jest jakimś agentem PiSu. Pan ma prawo z tym polemizować, ale ja nie powiedziałabym nigdy, że pan, nie wiem, mnie dyskredytuje. To jest pana opinia na jakiś temat, a nie na mój temat. Ja nie biorę tego osobiście. I tyle. Gdyby mi pan powiedział, że jestem głupia, to bym zapytała, dlaczego pan tak myśli. I tyle. Bo ma pan prawo tak myśleć, dopóki jest wolność słowa. Nie mam pojęcia, więc tyle, jeśli chodzi o Szymona Hołownię. Jeśli chodzi o drugi temat, który pan poruszył, czyli, że wydaje się panu, ma pan takie wrażenie, że o, panią redaktor chyba nam wyrzuciło. Spróbujemy się połączyć jeszcze raz. I mamy nadzieję na usłyszenie końcówki tej wypowiedzi. No tak czasami bywa. Może to telefon, może coś innego. No niestety pani redaktor nam uciekła. Spróbujemy zaprosić jeszcze, żeby wysłuchać właśnie odpowiedzi na to pytanie. Jeśli nie ma pani redaktor, to może ja dodałbym w zasadzie takie słowo podsumowujące na koniec, jeśli można. Tak, bardzo proszę. Tak, tak, bo mnie interesuje, w zasadzie włączyłem się w momencie, jak mówiliście o tym, że istnieje potencjalna zmowa milczenia w mainstreamowych mediach. Teraz tutaj słyszę, że pani redaktor mówi o tym, że jedne redakcje nie puszczają dziennikarzy do drugich redakcji. Jest bodajże na YouTube taki program Stan Wyjątkowy, prawda? Że tam są dziennikarze z kilku redakcji, co najmniej dwóch, jeżeli się nie mylę. Więc nie wiem, to zależy prawdopodobnie od woli i mediów, i dziennikarzy, jakie rzeczy nagłośniamy, jakie rzeczy propagujemy, albo jakie je interpretujemy, bo teraz słyszeliśmy wywód o Szymonie Hołowni, jakiś troszeczkę dziwny, ale mniejsza z tym. Interesuje mnie w zasadzie temat, skoro mówimy o tym, że media nie chcą w zasadzie mówić o wszystkim, to z drugiej strony to otwiera też pole do popisu dla tak zwanych trendsetterów. Przecież w Stanach Zjednoczonych, na Zachodzie, cała masa nowych liderów opinii publicznej wyrosła na tym, nowe media zupełnie. Także jeżeli mainstreamowe media nie mówią o czymś, to w zasadzie no, jest przeogromny potencjał do tego, żeby mówiły o tym mniejsze media. Media, nie wiem, chałupnicze nawet. Także przypuszczam, że w tym kierunku w zasadzie dyskusja też powinna pójść. Co możemy zrobić innego, jeżeli główni gracze nie mówią o ważnych rzeczach albo nie chcą o nich mówić. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Tak, to też oczywiście jest ważny temat i mam nadzieję, że też porozmawiamy na ten temat. Jest pani redaktor. Jest pani redaktor, fajnie, że się udało wywrócić. Udzielam głosu. Pani redaktor, bardzo proszę, bo przerwało, gdzieś nam pani uciekła na chwilę, ale fajnie, że nastąpił ten powrót, także zapraszamy. Trzeba kliknąć w ten mikrofonik, żebyśmy panią słyszeli. Dobrze, jestem, nie wiem, w którym momencie mi przerwało, ale już może cokolwiek odpowiedziałam na tamto pytanie, co państwo słyszeli, czy nie? Tak, jak najbardziej, dużą część słyszeliśmy, także dobrze. Roman, czy ty chciałbyś jeszcze raz coś tutaj do pani redaktor, to swoje, jakby tą tezę, czy to też stwierdzenie powtórzyć, czy... Jak najbardziej mówię. Właśnie, no proszę mówiłem bardzo. Właśnie, gdy pani zniknęła, właśnie taką konkluzję o tym, że skoro mainstreamowe media nie chcą lub nie mogą informować, nawet wysyłać dziennikarzy do innych redakcji, no to myślę, że to otwiera w zasadzie pole do... No, zniknął mi głos, nie wiem, czy jestem. Tak, mi także. Roman, czy się słyszymy? No, chyba raczej nie. Ja akurat się włączyłem, gdy... Tak, teraz się słyszę.
Kiedy ta zmowa... Nie było słychać, co mówiłem? Tak, no, przez chwilę nie było cię słychać. Aha, bo w zasadzie no, włączyłem się w momencie, gdy pani mówiła o tym, że jest jakaś tam zmowa milczenia w mainstreamowych mediach, gdy nie mówi się o wszystkich tematach, o jakich się powinno mówić. No i w zasadzie no, to jakby otwiera pole możliwości do wzrostu tych mediów takich niezależnych, takich chałupniczych wręcz nawet. No, chwalę sobie pani to, co pani robi w zasadzie no, poza mainstreamowymi mediami, no ale ta krytyka Szymona Hołowni jest chyba lekko przesadzona. Bo no, ale proszę się nie przejmować, już niedługo skończy się rumakowanie, już w październiku nie będzie krytyki, ani Hołowni, ani nikogo. Wtedy zatęskni pan za czasami, a powie pan, ale było fajnie, jak ta Michalik mogła krytykować. Kto by pomyślał, że takie były czasy, że można sobie było pokrytykować, a ja jeszcze, kurczę, krytykowałem. A co ja bym teraz dał, żeby ona mogła pokrytykować? No trochę się oczywiście śmieję, ale myślę, że tak może być. To jest realny scenariusz. Ja bym wolała odwrotnie, żebyśmy mogli wszyscy wszystkich krytykować i się ze sobą spierać na argumenty, kto ma rację. To mi dużo bardziej odpowiada niż sytuacja, że kogoś nie można krytykować albo kogoś się atakuje personalnie za to, że kogoś krytykuje. No zwłaszcza jak jest to polityk, umówmy się, no przecież chyba polityk idąc do polityki, no wie, że będą jego poczynania obserwowane i krytykowane czasami, no nie w taki sposób, który mu się będzie podobał, czasami nawet w taki, który mu się bardzo będzie nie podobał. No jeżeli nie umie z tym dealować, to musi zmienić zawód. Mnie też krytykują, wie pan? Ilu vlogach internetowych mnie strasznie i niesprawiedliwie krytykują, ale macham na to ręką. Umiem z tym żyć. Wie pani to, w jakim, jeszcze jeśli mogę słowo, w zasadzie, no, jeżeli pani kategoryzuje tak dosyć dosadnie Szymona w zasadzie no, jako opcję pisowską, no to w jakimś sensie też pani rzuca jakby, nie wiem, cień niedopowiedzeń na osoby, które pracują z Szymonem. No ja mam przyjemność pracować z Szymonem i nie sądzę, że on może no, być. No ale może pan nagrać swojego vloga i powiedzieć, ta Michalik po prostu bezczelnie kłamie. Ja pracuję z Szymonem i ja wiem, że on nie jest opcją pisowską. Tak mi się wydaje, bo oczywiście pewności mieć też pan nie może, mimo że pan pracuje z panem Szymonem co do niczego na świecie, bo... Ale może pan nagrać swojego vloga, no na tym to polega. Może pan nagrać coś na YouTubie i powiedzieć, co pan o tym sądzi. Przecież nikt panu tego nie zabrania. No. I znajdzie pan słuchaczy. Dokładnie. Odbieranie chleba pani Judus, no myślę, że to nie ma sensu. To nie w tym kierunku. Nie krytykuję jakby pani zupełnie, bo ja sobie zdaję sprawę, że w zasadzie no w jakimś sensie pani... Nie, ja po prostu tak myślę. Ja po prostu tak myślę, no to nie wiem, co mam zrobić, odszczekać to, co myślę, żeby pana zadowolić. No i odszczekam, bo tak myślę. Tak myślę. Po prostu. Rozumiem. W żadnym wypadku, bo jeżeli nie będzie przeciwstawnych zdań, to nie będzie po prostu dyskusji. Ania pewnie ma jakieś zapowiedzi albo informacje, tak Aniu? Wiesz co, właściwie to ja miałam taką refleksję wtedy, kiedy mówił Tadeusz i pan Roman, a pani Elizy jeszcze nie było, no bo jesteśmy w trochę podobnej sytuacji, oczywiście nie na taką skalę, ale zawsze jak słucham takich uwag, że kogoś się krytykuje za bardzo, albo nie takimi wyrazami, albo teraz nie wolno, bo są takie czasy, to tak sobie myślę, czy my wszyscy rozumiemy, na czym ta demokracja polega? No to na tym polega, że publicysta ma swoje opinie. Watchdog ma swoje opinie. To wy mi teraz powiedzcie, że ja nie mam prawa wytykać jakichś sytuacji, powiedzmy, wątpliwych etycznie, dlatego że teraz mamy taką sytuację, że jest demokracja zagrożona, że mamy takie państwo, jakie mamy i cokolwiek, ale wszystkie ręce na pokład i tak dalej. No to ja się na to nie zgadzam, dlatego że to, co my robimy, to, co robi pani Eliza, opiera się na wiarygodności. Twarz ma się tylko raz. Więc jeżeli teraz
Wy oczekujecie, znaczy wy w sensie, przepraszam, uogólniam, ale przecież wiadomo, co chodzi, nie? Niektórzy z internautów oczekują, bo również oczekują od nas jako redaktorów Radia Rebelian tego, że my będziemy jakby chwalić tylko jedną stronę i nie pokazywać jakichś błędów, nie mieć swojej opinii, bo teraz nam nie wypada i mieć, tylko mieć jedną, jedynie słuszną, to przepraszam, ale chyba nie rozumiemy, czym jest wolność słowa, czym jest wolność wyrażania opinii i czym jest demokracja po prostu. Demokracja opiera się na debacie, na ścieraniu się poglądów. I jak sobie teraz już to odbierzemy, no to po co my chcemy tych wyborów? Po co my chcemy zmiany władzy? Skoro ma być tak, że dalej nie mamy mieć prawa do własnego zdania. Ja bym powiedziała, no nie, wróciłabym, nie, jeśli mogę, a to pan Roman mówił o tym Hołowni, tak? Pan Tadeusz i pan Roman, okay, też. Tak. Ja bym dorzuciła, jeśli mogę. Dla mnie dyskusja robi się ciekawa. Dla mnie dyskusja w momencie, kiedy panowie się wypowiadali, zrobiła się ciekawa. Ja się lubię konfrontować. Ja po prostu to lubię. I ja mogę podjąć z każdym dyskusję, nawet w Radiu Maryja, jeśli tylko mi pozwolą być sobą i mówić swoje argumenty. Dla mnie dyskusja się w ogóle robi ciekawa, bo jestem takim człowiekiem, jak ludzie mają różne poglądy. Jedna rzecz, która mnie jakby rozczarowuje w Polsce bardzo często, to jest to właśnie, czego mieliśmy przykład, że nie ma rozmowy na argumenty, czyli ktoś na przykład obejrzy film na YouTubie, fajnie, że się nie zgadza, no ale rozmowa mogła pójść w ten sposób, że kurczę, no obejrzałem ten film, pani stawia tezę, że działania Hołowni, bo taką postawiłam tezę, ja postawiłam tezę, że zatrzymajmy się przy tym, bo to ciekawe studium przypadku, ja postawiłam prostą tezę, moim zdaniem, która podtrzymuje jak najbardziej, działania Hołowni kompletnie nie mają sensu, jeśli się przyjmie taki punkt widzenia, że jemu zależy na przegranej PiS, natomiast absolutnie dla mnie nabierają sensu, jeśli się przyjmie, że on tak naprawdę nie przeszkadzałoby mu, gdyby wygrał PiS, bo nie postawiłam tezy, że on jest jakoś przekupiony czy na 100% dogadany, ale postawiłam tezę, że z jakichś powodów być może by mu pasowało, żeby wygrał PiS, a może liczy na stanowisko, że nie wiem, milion może być takich uzasadnień. Po prostu sobie spekuluję i zaznaczyłam to, że to są spekulacje. I dałam tytuł Hołownia agent PiS. No, czyli ktoś, kto działa na rzecz PiS, tak? Agent to jest osoba, która działa na czyjąś rzecz w sposób ukryty. Czyli wszystko się zgadza. Na zewnątrz mówi, że jest przeciwnikiem, ale wszystkie jego działania mówią coś wręcz przeciwnego. Na tej też, dokładnie na tej samej zasadzie stawiam tezę, że PiS jest partią przychylną Rosji. Dokładnie na tej samej. Mówią, retorycznie są przeciwnikami Rosji, ale jeśli się spojrzy na to, co robią, to nic tego nie potwierdza. Są bardzo prorosyjscy i bardzo działają tak naprawdę po linii Rosji. Zarówno biorąc pod uwagę krótko, jak i długoterminową politykę Rosji. No i teraz, pan tam Roman czy pan Tadeusz mógłby powiedzieć, okej, okay, ja się z tym nie zgadzam, bo i wymienić mi na przykład rzeczy, w których Hołownia realnie groził PiS-owi. I powiedzieć, okej, pani postawiła taką tezę, ale ja mam tu fakty, które obalają tę tezę. W tym Hołownia tutaj zagroził PiS-owi, w tamtym. A pani powiedziała, że w niczym, że on nic poważnego nie zrobił, tylko krytykuje za bzdurę. A ja tutaj mam dowody na... No a ja bym wtedy coś odpowiedziała, no i potoczyłaby się dyskusja, ale uwaga na argumenty. Ale co zrobił pan? No, bo wy dezawuujecie, czyli uderzył w człowieka, uderzył w osobę, która skrytykowała. I to jest stały modus operandi, który się pojawia w polskich dyskusjach. Krytykujesz PiS, masz ojca w UB. Ja tego bardzo nie lubię, nawet się tym nie denerwuję, bo to jest jakby poziom dyskusji, który nawet no już nie budzi moich emocji, zresztą chyba nigdy nie budził, mam jakąś chyba taką konstrukcję psychiczną, ale to mnie uderza. Można było pogadać o tym Hołowni. Ale nie, no trzeba było pogadać, czy, nie wiem, dziennikarze niszczą Hołownię. No sorry, ale już tak poza wszystkim to Hołownia to jest pionek w tej chwili w polskiej polityce. To nie jest osoba, która warto wchodzić w spiski, żeby ją niszczyć. A już na pewno, jak sobie pan wyobraża po tym, co powiedziałam o dziennikarzach, że jedna redakcja nie chce cytować drugiej, no to jak pan sobie wyobraża, że teraz Michalik wejdzie w spisek z TVN-em
żeby obalić Hołownię. No, bez sensu, pominąwszy, że Hołownia to nie jest taka postać, żeby go obalać w ten sposób, bo niby czemu miałoby to służyć? Fajniej byłoby pogadać na argumenty. Sorry, że przydługo, ale to jest akurat, uważam, ważne. Nauczmy się rozmawiać na argumenty. Nauczmy, kurczę, sążniście polemizować, a nie tylko się przywalać, że ktoś nie wiem, co robi. I to jest mogę piękne nie, niestety, bo naprawdę no, czas, nie chciałbym tutaj zamęczyć pani redaktor, a to było idealne podsumowanie i postaramy się. Tak, to, czy możemy przedłużyć, pani redaktor? Ja mam czas. Oczywiście, oczywiście. Ale trzymam w takim razie za słowo, że za jakiś czas znowu się spotkamy, jeżeli pani redaktor wyrazi na to ochotę. I ja się postaram o to, żeby było właśnie no, trochę więcej, powiedzmy, z takich przeciwstawnych tez. To ja mam właśnie inny pomysł, żeby w ogóle tak? ograniczyć no to... tę część, w której ja mówię, no bo jeżeli kogoś ciekawi to, o czym ja mówię, to może sobie włączyć YouTube'a i poczytać moje felietony i po prostu zrobić spotkanie ze słuchaczami. Niech oni powypytują też i podejmą dyskusję w sprawach, z którymi się nie zgadzają, a ja to uwielbiam i jak sobie merytorycznie pogadamy, to bardzo mnie wszyscy mogą przepytywać z moich felietonów i filmów. Ja się tego nie boję, bardzo chętnie będę odpierać wszystkie krytyki. Jeśli będą merytoryczne, to chętnie tutaj wejdę w ostrą, fajną, ekscytującą dyskusję. To uwielbiam po prostu. No to jesteśmy umówieni tak jest. W takim razie, bo Radio Rebelian, tak, to jest takie miejsce, gdzie takie rzeczy po prostu się dzieją. Pani redaktor, bardzo dziękuję za poświęcony dzisiaj czas i odpowiedzi na wszystkie nasze pytania i niech to będzie takie preludium do następnego spotkania na argumenty, te merytoryczne argumenty, niekoniecznie zbieżne, bo to będzie naprawdę ciekawe. Jeszcze raz serdeczne dzięki, wszystkiego dobrego z okazji tej trójki, radiowej trójki. Tak, to naprawdę, oby tych trójek było bardzo, bardzo dużo, chociaż to muszę przyznać, że jest to dosyć takie znamienne, że to trójeczka. Ale to już nie będę rozwijał tematu. Dziękuję jeszcze raz wszystkim słuchaczom, dziękuję pani redaktor, no i do usłyszenia następnym razem. Dziękuję, do usłyszenia. Dziękuję państwu za ciekawą dyskusję. Do widzenia.